Fredum 43, czyli całą wizję w ogniu krytyki. Tak jak Sławek, czyli Zizu powiedział przed chwilą, udostępniajcie tą audycję i oczywiście prosimy Was o zabieranie głosu, bo myślę, że ostatnie poczynania są warte przedyskutowania tego, co się dzieje aktualnie sportowo, organizacyjnie i przede wszystkim to, co się wydarzy w przyszłym okienku transferowym. Także oczywiście zachęcam Was ze swojej strony do polubienia naszego profilu i myślę, że trzeba zacząć. Punkt 20, tak jak było powiedziane, pewnie będzie się nas zbierać coraz więcej, ale myślę, że warto zacząć od tego meczu w Lubinie, który przegraliśmy niestety 2-0, natomiast wiele się nie zmieniło. Dalej zmierzamy raczej w dół tabeli i chyba tylko dzięki jeszcze gorszej postawie Śląska Wrocław możemy sobie powiedzieć, że prawdopodobnie nic strasznego się nie wydarzy, natomiast liczyć tylko na to, że Widzew utrzymał się w lidze dzięki temu, że jest po prostu gorsza drużyna w postaci Śląska Wrocław, to wydaje mi się, że jednak mimo wszystko nie przystoi zespołowi, który zakończył rundę jesienną na trzecim miejscu. Także tak parę zdań, Sławek, o tym meczu w Lubinie. Potem sobie przejdziemy do innych kwestii związanych z ostatnimi wydarzeniami, nie tylko piłkarskimi, sportowymi, czy jak zwał, tak zwał. Także zapraszamy Was do dyskusji i zaczynamy. Dobry wieczór wszystkim. Cześć Mikołaj, widzę, że się pojawiłeś. Może Ty nigdy nie zabierasz głosu, może będziesz chciał coś powiedzieć. Dobry wieczór. Można powiedzieć, że Widzewie dużo się zmienia, ale jedno pozostaje bez zmian, czyli wiosna. Wszystkie wiosny od reaktywacji, odejmując tylko ten sezon jeszcze czwartoligowy, który spędziliśmy na boisku Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy Milionowej, to wszystkie wiosny mieliśmy słabe albo wręcz katastrofalne. Pewno nie jeden z Was sobie łamie głowę i szuka przyczyny. To jest tym powodem tego, że te wiosny nasze wyglądają fatalnie. Pewno z wielu z Was, przyznam się, że ja też miałem rozbudzone apetyty po tej rundzie jesiennej. Wróciły trochę, że tak powiem, wspomnienia o młodości, wróciły trochę lata 90. Człowiek znowu poczuł się jak w tamtych czasach, gdzie ten Widzew naprawdę sprawiał dużo, dużo radości wszystkim kibicom. Natomiast no, przyszła wiosna i czar prysł, że tak powiem. Pewno problem jest bardziej złożony, bo tak jak tutaj powiedziałem na wstępie, trenerzy w Widzewie się zmieniali, piłkarze się zmieniali, prezesi się zmieniali, a gra na wiosnę jak była padliną, bo trzeba powiedzieć sobie prawdę w oczy, że to, co serwuje nam Widzew, szczególnie w drugiej części rundy wiosennej, no, to jest to padlina, no i to taka naprawdę, której czasami nie da się oglądać. Miałem takie wrażenie, gdy ta runda wiosenna się zaczynała po tym pierwszym meczu z Pogonią Szczecin, później po tym meczu w Warszawie, gdzie w końcu urwaliśmy punkty stołecznej drużynie po wielu latach, że ta wiosna nie będzie zła. No, tutaj nawet w pokoju mówiliśmy wielokrotnie, że piętą achillesową Widzewa jest brak skuteczności, natomiast te sytuacje były stwarzane i to w sporej liczbie, naprawdę trzeba powiedzieć. Gra też wyglądała całkiem fajnie. Natomiast czym dalej w las, jak to się mówi, tym więcej drzew i ta runda wiosenna zaczęła wyglądać coraz gorzej, tak z każdym meczem. No teraz już jesteśmy na takiej równi pochyłej, można powiedzieć. Zanotowaliśmy serię porażek. No trzeba powiedzieć wprost, no nie widać na razie światełka w tunelu, tak? No, można powiedzieć, że w tym Lubinie stworzyliśmy sobie też jakieś tam sytuacje. Głównie myślę
Bartek Pawłowski jest tym jedynym koniem napędowym w tej drużynie i aż strach sobie pomyśleć, co by było, gdyby tego Bartka nie było w naszym klubie. Nawet nie chcę takich scenariuszy kreślić, bo mogło to już wyglądać naprawdę bardzo, bardzo tragicznie. Stworzyliśmy sobie, tak jak wspomniałem, jakieś tam sytuacje w Lubinie. Na pewno przynajmniej jedną bramkę z tego, co sobie żeśmy tam stworzyli, powinniśmy strzelić. Natomiast no, bądźmy uczciwi i spójrzmy prawdzie w twarz, że tam po kilku pierwszych minutach to Zagłębie powinno już prowadzić ze 2-0. Tak? Rzucali nam te piłki za linię obrony i tylko dzięki ich nieudolności i indolencji strzeleckiej ten mecz nie zamknął się wcześniej, bo stworzyli sobie wystarczającą ilość sytuacji, żeby już po pierwszej połowie ten mecz zamknąć tak naprawdę. Pewno będziemy sobie tutaj chcieli w tym pokoju, w tym naszym Red Roomie spróbować odpowiedzieć na te pytania, dlaczego ta wiosna permanentnie nam nie wychodzi, nie idzie, nie leży. Możemy tutaj szukać innych przymiotników i pewno prosimy też Was, no bo jakie Wy macie spostrzeżenie na ten temat? Ciekawi jesteśmy Waszej opinii. Jak Wy widzicie tą rundę wiosenną, jak patrzycie na ten sezon ogólnie, tak globalnie bardziej i jaka według Was jest przyczyna? Bo oczywiście możemy sobie to rozkładać tam na jakieś czynniki pierwsze, zaczynając od tego, że drużyna no permanentnie trzeba powiedzieć, że nie ma gdzie trenować. Tak teraz dopiero, gdy ta pogoda już się robi dobra, to te boiska na Łodziance powoli wyglądają jak boiska piłkarskie, a nie klepiska w parku jakieś. Natomiast pewnie w mojej ocenie, przynajmniej subiektywnej, boiska są jakimś tam przyczynkiem też do tego, że wyglądamy źle. Natomiast no, to też wszystkiego nie możemy tak upraszczać i zganiać na boiska. No, bo oczywiście można by było powiedzieć, że boiska to jest jedno. Ja cały czas stoję na stanowisku, że jednak przespana totalnie zima, jeżeli chodzi o sprawy transferowe, spowodowała stagnacja, wręcz regres tej drużyny, nie dano jej świeżej krwi, nie dano jej impulsu świeżego. Trener Niedźwiedź wycisnął tą drużynę, mam wrażenie, jak cytrynę na jesieni i zdobyliśmy te trzecie miejsce. No trzeba sobie powiedzieć na wyrost, tak, bo niektóre mecze też wygrywaliśmy na jesieni dosyć szczęśliwie, natomiast ciężka praca trenera, który zbudował kilku piłkarzy, dał im nowe życie, spowodowała to, że po jesieni byliśmy mega dumni z tej drużyny. Wielu z nas było bardzo zaskoczonych, w tym ja, bo przyznam się szczerze, przed sezonem obstawiałem tak realistycznie patrząc na potencjał i siłę naszej kadry miejsce 10-12. Wszystko powyżej 10 miejsca by było dla mnie przed sezonem mega pozytywne. No, natomiast wiadomo, jak to jest. No, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i to, że wyglądamy tak fatalnie na wiosnę, że wygraliśmy tylko jeden mecz, podkreślam, jeden mecz wygrany przez Widzew na wiosnę i to jeszcze w ostatnich sekundach ze Śląskiem Wrocław na własnym boisku, no to naprawdę trzeba powiedzieć, że wygląda to bardzo, bardzo fatalnie. Dobra, to tak na wstępie. Mamy Piotrka, pierwszego chętnego do zabrania głosu. Cześć Piotrek, słuchamy. Cześć wszystkim, witam serdecznie. Muszę przyznać, że pierwszy raz się odzywam, zawsze Was słucham. Natomiast muszę przyznać, że jedna kwestia mnie zabolała, jeżeli chodzi o naszą społeczność. Zwróćcie uwagę, że no, ta runda jesienna, wiadomo, była wspaniała. Komentarze wszystkich kibiców też były takie, że mamy super w końcu drużynę. No, gdzieś tam przypominającą nam charakter widzewski z lat 90. Ja muszę przyznać, że w latach 90. byłem dzieckiem tam 7-8-letnim, 9-letnim, więc te czasy pamiętam. Mam koszulkę do tej pory Bakomy, którą dostałem od rodziców. Natomiast teraz widzę, że jest bardzo dużo hejtu na piłkarzy, na drużynę całą, na zarząd, na trenera. Wydaje mi się, że trochę za wcześnie te oceny. Zostały 4 mecze. Ja mam takie nieodparte wrażenie, że głównym problemem jest kwestia
mentalu. Bo przecież to są ci sami zawodnicy w zasadzie, którzy grali na jesieni, tak za bardzo zmian personalnych poza Ciganiksem to tak naprawdę nie ma. No wiadomo, nie ma Nunesa, to też wydaje mi się, że jest duży brak. Natomiast wydaje mi się, że tutaj chodzi głównie o mental, więc taki apel do wszystkich, tak jeżeli mogę oczywiście, no przekazujcie też może znajomym, żeby no tej dużo pozytywnej energii mimo wszystko na te 4 ostatnie mecze, bo wiadomo, nasza sytuacja, biorąc pod uwagę no, tabelę i kwestię czysto matematyczną, jeszcze nie jest aż tak wspaniała, nie utrzymaliśmy się. Na pewno dużo błędów zostało popełnionych tutaj, ewidentnie widać, że brak wzmocnień, to wydaje mi się, że mówimy tutaj w zasadzie wszyscy wspólnym mianownikiem, ale na oceny takie jeszcze czas, wydaje mi się, będzie, tak? Myślę, że wy też będziecie organizować takie spotkanie już po całej rundzie. Natomiast teraz wydaje się, że dużo, dużo wsparcia, bo też widzę, że no, niektórzy zawodnicy mają konta, czy to na Facebooku, czy na Twitterze. No, niektórzy też chyba, takie mam wrażenie, że trochę tego ciśnienia nie wytrzymują, więc no, tutaj prośba ode mnie o to, żeby rzeczywiście z tym Widzewem być do końca. Wiem, że jesteście, więc no, to tyle. Dzięki serdeczne. Dziękujemy, Piotrek. Ja po części się zgadzam, natomiast też uważam, że konstruktywna krytyka tutaj powinna się pojawić, bo to jest taki moment, kiedy ten Widzew po prostu jest sportowo w dramatycznym momencie. Pozwolę się nie zgodzić, że tu chodzi o kwestie mentalne tylko, bo jednak uważam, że takiego wsparcia jak Widzew w postaci trybun i takiego długiego wsparcia po tak dużej ilości niepowodzeń, mało klubów w Polsce, jeżeli żaden, poza Widzewem, miałoby takie wsparcie, jakie ma tutaj nasz zespół, także myślę, że na wielu stadionach w Polsce po tym, co się dzieje na wiosnę, już tego wsparcia pozytywnego by nie było, a uważam, że dalej mimo wszystko jest. To, że gdzieś tam pojawiają się te głosy już, może nie hejtu, ale no takiej krytyki, która musi się pojawić, bo umówmy się, to nie jest kwestia tylko tutaj trenera, mentalu, zawodników, zespołu czy zarządu i transferów, ale wygląda to tak, jakby błędy zostały popełnione na każdej płaszczyźnie prowadzenia klubu, a to jest według mnie bardzo duży problem, bo można się pomylić w jednej czy w dwóch kwestiach, natomiast na pewno nie we wszystkich, a na wiosnę wyglądamy tak, jakbyśmy nie podjęli jednej dobrej decyzji. Akurat tutaj może najmniej piję do trenera Niedźwiedzia, bo uważam, że ma taki materiał, jaki ma. Natomiast w mojej ocenie też gdzieś tam znajdą się pewne elementy, do których można się przyczepić. Ale tak zostając najpierw przy tym meczu w Lubinie, to ten mecz, ja oczywiście stawiałem zwycięstwo Widzewa, jak zawsze, jeszcze chyba nigdy nie postawiłem, że przegramy. Gdzieś tam pewnie między słowami mówiłem, że przegramy, natomiast w głębi serca zawsze chciałem wygranej i wierzyłem w tą wygraną, no bo inaczej sobie nie wyobrażam bycia kibicem swojego ukochanego klubu. Ale tak jak powiedział tutaj Zizu, no ten początek meczu bardzo nerwowy, praktycznie po 10 minutach mogliśmy przegrywać 2-0 i pewnie byłoby po meczu. Szczęśliwie remisowaliśmy. Mieliśmy taki dobry moment chyba od 30 minuty do końca pierwszej połowy, gdzie mieliśmy swoje sytuacje i coś tam się odwiedzaliśmy i potrafiliśmy zagrać niezłą, płynną piłkę, taką bym powiedział z tych dobrych meczów jesiennych czy nawet początku wiosny. Natomiast jesteśmy nieskuteczni cały czas, a jak jesteśmy nieskuteczni, no to te mecze przegrywamy, tracimy bramki, no umówmy się, takie, których nie traciliśmy, tak? Rawas też nie do końca pomaga tak, jak pomagał na jesień. Gdzieś tutaj ktoś wstawiał statystyki ogólnie Widzewa, jeżeli chodzi o expected goals i w jedną i w drugą stronę, czyli te bramki strzelone powinny, które teoretycznie według statystyk mówią, ile powinniśmy strzelić, ile powinniśmy stracić. To jeżeli chodzi o bramki, które powinniśmy strzelić, to na wiosnę jesteśmy lepsi statystycznie i jeżeli chodzi o to, co straciliśmy, to powinniśmy stracić mniej niż stracimy. Natomiast nie przekłada się to na wyniki kompletnie, dlatego statystyki statystykami, a punkty punktami i rzeczywistość rzeczywistością troszkę nas to wszystko weryfikuje. Przegraliśmy według mnie zasłużenie mimo wszystko, to, że mieliśmy niezłe sytuacje, tutaj kolejny słupek, ktoś może powiedzieć, że ile tych słupków, ile poprzeczek i tak dalej, i tak dalej. Tylko pamiętajmy, że to jest mimo wszystko strzał niecelny. To po pierwsze. Po drugie, jedyną jednostką, która
jeżeli można tak to brzydko nazwać, która nas ciągnie, to jest Bartek Pawłowski i tam jest 2 metry mułu poza Bartkiem. I tak trzeba sobie to powiedzieć. Bartek jest tutaj osobnikiem, który robi daje nam największe plusy z przodu. Jest jedyną osobą, która widać, że walczy i która potrafi dać coś ekstra, a może to po prostu jest dla niego w Widzewie teraz taki standard, że w każdym meczu coś potrafi wykreować albo samemu strzelić prawie bramkę, no bo ten strzał na sparowany chyba na słupek czy tam poprzeczkę, bez znaczenia, to praktycznie co mecz gdzieś ten Bartek daje, jak nie asystę, to bramkę, jak nie bardzo groźną sytuację, praktycznie zawsze, jeżeli Widzew coś kreuje na wiosnę, to raczej jest to za sprawą Bartka. I myślę sobie, że nie wstyd jest doprowadzić do sytuacji, kiedy kończymy na trzecim miejscu rundę jesienną, i wstyd jest doprowadzić w mojej ocenie do sytuacji, kiedy Widzew, będąc na trzecim miejscu na koniec rundy jesiennej, patrzy na to, czy Śląsk Wrocław wygra mecz u siebie z Radomiakiem na parę kolejek przed końcem sezonu. Po prostu jest to wstyd w mojej ocenie. I taka sytuacja nie powinna być miejsca. Nie jestem za zwolnieniem trenera, broń Boże, bo uważam, że jest to trener jak na nasze warunki chyba najlepszy, jakiego możemy teraz mieć. Z piłką, którą na pewno każdy lubi oglądać, bo jest to piłka oparta na ofensywie, taka nowoczesna i tak dalej, i tak dalej, więc w żadnym wypadku. Natomiast uważam, że w każdym normalnym klubie, czy to nienormalnym, po tylu porażkach i tylu niepowodzeniach i doprowadzeniu do takiej sytuacji, po prostu ktoś za to powinien może nie beknąć, ale na pewno wziąć to na klatę. A tu takich osób po prostu brakuje. I to jest, myślę, duży problem w Widzewie, że nie mamy winnych. A winni są, tylko nikt się nie chce pojawić i ujawnić. A jednak w mojej ocenie po takich dramatach no wypadałoby wyjść troszkę przez szereg i powiedzieć, popełniliśmy takie i takie błędy. Być może zbyt pochopnie uwierzyliśmy w wyniki zespół i stąd brak transferów, a te transfery, czy inaczej, może brak tych transferów, bo nazwijmy Andrija Ciganiksa, który dołączył do Widzewa zimą, to nie jest wzmocnienie, przynajmniej na pewno nie teraz. Nie jest to zawodnik nawet w połowie zbliżony do tego, co dawał Fabio Nunes grając na tej pozycji, więc de facto jesteśmy mega osłabieni. W ogóle ta formacja i taktyka grana przez nas jest oparta na wahadłach, a wahadła u nas można powiedzieć, że umarły śmiercią kliniczną od momentu, kiedy Fabio nie gra. Milosz jest rzucany z lewej na prawą, z prawej na lewą, w zależności jakie są potrzeby. I moje zdanie jest takie, że po prostu zespół wtedy, kiedy był w dobrym gazie, powinien zostać wzmocniony, powinien mieć po prostu świeżą krew, powinien mieć jakieś narzędzia dodatkowe, które by pozwoliły trenerowi na jakieś różne warianty, chociażby tutaj często poruszany temat tego, żebyśmy spróbowali zagrać inaczej niż graliśmy dotychczas, czyli taką piłkę mocno ofensywną, opartą na kontrolowaniu tempa, na kontrolowaniu posiadania piłki, wspólnego przechodzenia z obrony do ataku, na posiadaniu, na wychodzeniu z piłką spod bramki, nie wybijaniu tego na pałę, tak jak to często w polskiej lidze bywa. Natomiast do tego są potrzebni, no jakby nie było, zawodnicy, którzy potrafią to operować. Mieliśmy świetną jesień, która dała nam bardzo wiele punktów i gdyby nie ta jesień, gdyby nie wyrwane punkty w końcówkach, gdyby nie chociażby takie zwycięstwo ze Śląskiem, o którym tutaj Zizu wspomniał, wygrane jakby nie było w ostatniej minucie meczu po główce Hansena, to dzisiaj byśmy drżeli jeszcze bardziej i całe szczęście, że ten Śląsk przegrał. Natomiast doprowadziliśmy do sytuacji w mojej ocenie wstydliwej i mi jako kibicowi po prostu jest żal, że taki klub jak Widzew, kończąc na takim miejscu, bez względu czy to było szczęście, czy nie było szczęście, powinniśmy robić wszystko, żeby ten zespół po prostu zajął jak najwyższe miejsce, żeby mieć ten komfort pracy właśnie przede wszystkim, czyli możliwość, nie wiem, sprawdzania młodzieżowców na koniec, więcej minut dla chłopaków, którzy nie grali, być może któryś by odpalił i pokazałby swoje lepsze oblicze, bez jakiejś presji, bez tego narzucania takiego. A teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że musiałaby się stać katastrofa w postaci przegranych meczów przez Widzew i wygranych praktycznie wszystkich przez Śląsk. Natomiast dużo do tego nie brakowało, no to tylko pokazuje, jaką drogę przebyliśmy od miejsca,
czy do tego miejsca, w którym jesteśmy teraz. I trzeba sobie powiedzieć jasno, że Widzew po prostu no nie wypada Widzewowi w taki sposób rozgrywać rundy, bo dla mnie osobiście jest to runda wstydu, po prostu. Nie ma to znaczenia. Ja jestem kibicem z krwi i kości, fanatykiem, wychowałem się na Widzewie i dla mnie Widzew to jest miłość, jak nie pierwsza, to druga. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby ktoś tutaj nie wziął za to odpowiedzialności, a jeżeli my jako klub decydujemy się na okienko transferowe, mam na myśli to przyszłe, które będzie, i uważamy, że ten zespół jest zespołem na tyle dobrym, że tutaj dwa czy trzy transfery wystarczą, tak jak było powiedziane, no to mam nadzieję, że jakby od wypowiedzenia tych słów do dzisiaj wiele się zmieni, bo naprawdę tego zespołu dwa transfery czy trzy nie uratują. Po prostu uważam, że my tutaj potrzebujemy bardzo gruntownego przemeblowania praktycznie w każdej formacji. Potrzebujemy świeżej krwi, zgranej krwi, nie zawodników, którzy odpalą za pół, czy za 7, czy za 8, czy za 12 miesięcy, tylko zawodników na tu i teraz. No ja mam jeszcze jedno takie, taką gorzką refleksję niestety, bo tak sobie ostatnio myślałem o tym naszym Widzewie i o tej rundzie głównie jesiennej, gdzie miałem poczucie, że buduje się coś naprawdę fajnego na Widzewie. Tak teraz niestety mam poczucie, że te drugie pół roku zostało zmarnowane. Po prostu zostało zmarnowane i to, co wydawało się zostało fajnego zapoczątkowane, jest jakiś zaczyn. Coś zaczyna się tutaj budować naprawdę ciekawego i fajnego, co może dać nam dużo radości i dumy, to wszystko legło jak domek z kart, tak naprawdę na wiosnę i mam wrażenie po prostu, że zmarnowaliśmy totalnie to, co zostało zbudowane na jesieni i nie poszliśmy po prostu za ciosem. Wiadomo, jak to jest. Kto nie idzie do przodu, ten się cofa i my się cofnęliśmy niestety. Zmarnowaliśmy te pół roku, mam nieodparte takie wrażenie, że gdyby tej drużynie dać dwóch, trzech doświadczonych jakościowo piłkarzy, to naprawdę moglibyśmy mocno ją rozwinąć. Niestety skończyło się tak, jak skończyło i wypada tylko tego żałować. Myślę, że czas podsumowań przyjdzie po sezonie, zostały jeszcze 4 kolejki. Mam nadzieję, że trener Niedźwiedź znajdzie jakąś receptę na to, żeby trochę tę drużynę odmienić i jeszcze jakieś punkty, liczę na to, głęboko zdobędziemy w tej rundzie i nie będziemy kończyć tego sezonu aż tak minorowych nastrojach, w jakich pewno jesteśmy teraz. No natomiast w moim postrzeganiu piłki i tego, jak powinno się budować drużynę, tak jak mówię, podkreślam jeszcze raz, no zmarnowaliśmy po prostu pół roku. Jest z nami Łukasz, Sławek, to od razu wpuścimy Łukasza na linię. Jeżeli Piotrek, ty chciałbyś się ustosunkować do naszych słów, to oczywiście zapraszam, głos masz cały czas oddany, natomiast a widzę, że odmutowałeś mikrofon, także jeżeli chcesz coś powiedzieć, to wal śmiało. Jasne. Moi drodzy, no generalnie chodziło mi bardziej o takie komentarze w typu nie piłkarze, tylko wkłady do koszulek, bo takie, po prostu takie komentarze nie, to widziałem. Myślę, Piotruś, że wiesz, przy takim klubie to musisz być przygotowany na różne skrajności, prawda? Żadna skrajność nie jest dobra, ani ta za bardzo słodząca, ani taka, o której ty mówisz. Natomiast no ja też nie jestem za tym, żeby tutaj wyzywać piłkarzy. Natomiast powiedzieć w żołnierskich słowach to, co się dzieje, to jednak wypada, bo czasami jak nie złapiesz, że tak powiem brzydko, za mordę tego, co się dzieje, to potem wszyscy rozłożą ręce i powiedzą, no trudno, stało się, wiesz, spróbujemy za rok albo za 2 lata awansujemy. Tak naprawdę, gdyby nie postawa dramatyczna Śląska i tutaj Lechii, a już o Miedzi nie wspominając, to naprawdę byłoby ciężko po takiej wiośnie, która, no umówmy się, jest w mojej ocenie naprawdę, no jakby spojrzeć na te wyniki ostatnie, to tutaj znaleźć jakikolwiek pozytyw, to chyba ostatni to jest w Warszawie na wyjeździe zremisowany mecz z Legią. No dokładnie, tym bardziej, że trzeba powiedzieć, że tak, zwycięstwa seryjne szczególnie budują każdą drużynę, tak, no porażki sprawiają, że wpada się w taką spiralę, której ciężko się jest wydostać. My wpadliśmy w taką spiralę teraz, w taką studnię bez dna, w której się osuwamy coraz głębiej z każdą kolejką
I faktycznie, no przykre trzeba powiedzieć jest to, że my jako kibice musieliśmy spoglądać na ten fatalny Śląsk-Wrocław, przepraszam, dzięki Bogu, bo mam wrażenie, że gdyby Śląsk, nie daj Panie Boże, wygrał z tym Radomiakiem, to naprawdę, patrząc na morale naszej drużyny i na formę, jaką obecnie prezentujemy, no mogłoby być mocno nieciekawie. Łukasz, jeżeli jesteś, widziałem, że poprosiłeś o głos, także wal śmiało. Kolej na ciebie. Cześć, cześć wszystkim, witam. No, ja może trochę bardziej optymistycznie zacznę. Jakie widzę plusy tego, to przede wszystkim to, no, że ewidentnie paru osobom w klubie, mimo że powtarzały, że te wyniki są troszeczkę na wyrost, ale to zakręciło się paru osobom w klubie w głowie i że tak to ujmę. Dostali tej rundzie mocno w trąbę. Myślę, że parę osób straciło po jedyneczce i teraz grzeczniutko ustawiam się w kolejce do dentysty. Cyferblaty ponaprawiają i zabiorą się za robotę. To, jak wiemy, ten drugi sezon to bardzo często dla Beniaminków jest taki mocno weryfikujący. Ja nie ukrywam, że też po tym awansie z pierwszej ligi to tak sobie w głowie to układałem, że no okrzepnijmy, 3 lata okrzepnijmy. No, pierwsza runda jaka była, każdy widział i kurczę ręce składały się do oklasku. Natomiast no, tak jak mówię, to jest ta optymistyczna część, natomiast czego żałuję? Żałuję momentu. Żałuję tego, że tak jakby pryśnie ta banieczka, którą stworzył Janusz. On paru chłopakom po prostu, że tak powiem, pozytywnie ich okłamał. Wmówił im, że umią lepiej grać niż tak naprawdę potrafią. Ja myślę, że ta runda tych chłopaków, no oni już nie będą się w stanie oszukiwać. Oni widzą, sobą poziom reprezentują i nie będziemy mieli tego dodatkowego, tych ekstra 10% od tych zawodników, bo no, niektórzy zostali strasznie zweryfikowani. No i tego nie będziemy mieli. Będzie oczywiście świeży start po zakończeniu tego sezonu. Będzie zresetowanie kalkulatorów. Może coś tam ruszy, ale naprawdę wielu z nich straciliśmy bezpowrotnie i teraz trzeba będzie zrobić mocną weryfikację, kto ma zostać, kto nie, kto jeszcze wierzy w ten projekt. Kto nie wierzy, i to jest no naprawdę, tu chytry traci 2 razy, i my straciliśmy podwójnie, bo straciliśmy tą rundę, straciliśmy cały rok i straciliśmy ten moment, na którym można było napędzić fajne rzeczy, jeżeli chodzi o ten pierwszy zespół. Także na początek może tyle. Może chwilkę teraz posłucham, co mówicie, bo akurat wróciłem z małego pikniku. I Wiesz jak co, to po pikniku? Trzeba usiąść i coś zjeść. Także słucham. ja bym dodał do tego, co powiedziałeś, że to jest tak, jak drużyna jest zmęczona, tak? Jest, nie wiem, 90. minuta i wtedy, gdy piłkarz jest zmęczony, wychodzi jego jakość piłkarska. Tak naprawdę, jakim on jest piłkarzem, tak? Bo jeżeli jesteś świeży, no to grasz jeszcze na charakterze i tak dalej, ale gdy jesteś zmęczony, to wtedy wychodzi, jakim jesteś piłkarzem, jakie masz umiejętności czysto piłkarskie. I mam właśnie wrażenie, że to się też przekłada teraz na to, gdy mamy tą słabą rundę, gdy wpadliśmy w tą spiralę tych porażek, to wtedy wychodzi, kto naprawdę jest piłkarsko dobry. I dlatego też tutaj powtarzamy z uporem maniaka, że ten Bartek Pawłowski wygląda najlepiej w tej drużynie. No i to właśnie wtedy widać, że to jest pan piłkarz, tak? To jest piłkarz, który ma umiejętności, ma jakość.
A tak jak mówiłeś, trener stworzył coś fajnego. Może tak jak powiedziałeś, właśnie użyłeś tego fajnego sformułowania, że oszukał kilku piłkarzy pozytywnie, że są lepsi niż są w rzeczywistości. Natomiast tak jak mówię, no, zburzono to, co tak z takim trudem zbudował trener, mam wrażenie, na jesieni. Nie dano alternatyw, nie dano takiego bodźca pozytywnego tej drużynie zimą i to też jest duży powód, dlaczego według mnie wyglądamy tak, jak wyglądamy. Oczywiście boiska to też jest kolejny jakiś tam pewno kamyczek do ogródka i przyczynek tego, że drużyna na początku tej rundy, można powiedzieć, mogła mieć problemy. Natomiast też umówmy się, nie możemy też wszystkiego zwalać na boiska, bo to był absurd, tak? Bo teraz już te boiska, tak jak mówię, no są coraz lepsze i no byśmy zakrywali tutaj na śmieszność, jakbyśmy próbowali A wszystko usprawiedliwiać tylko. ty, Sławku, jeżeli nawet mówimy, że boiska są w jakiś sposób odpowiedzialne za to, że te wyniki są takie, jakie są, to też trzeba powiedzieć, że zarząd odpowiada za te boiska, tak? To nie jest tak, że te boiska się same pojawią. One nie spadają z nieba, one nie po prostu nie pojawiają się same. Każdy doskonale wie, jak wygląda zima, czasami potrafi w Polsce zaskoczyć, czasami nie. Czasami jest lekka, czasami nie jest lekka. Nawet jeżeli taka sytuacja się przydarzyła, to ktoś za to jest odpowiedzialny i trzeba o tym mówić głośno. Wszystko da się załatwić, tylko z odpowiednim wyprzedzeniem. Także jeżeli jest dobrze, to trzeba chwalić, jeżeli jest źle, to trzeba o tym mówić, bo jeżeli o tym mówić nie będziemy, to sytuacje będą się powtarzać, a to nie jest raczej klub, który powinien miewać problemy z tym, czy my mamy te boiska, czy nie mamy. Oczywiście swoich nie mamy, natomiast jestem święcie przekonany o tym, że gdybyśmy o tym wcześniej pomyśleli, to te boiska były. Co ciekawe, na początku rundy, tak jak powiedziałeś, akurat ta forma zespołu była, raczej bym powiedział, taka, ten ciąg pracy z jesieni był raczej widoczny. I my raczej czym dalej w las, tym po prostu gorzej. Od momentu chyba, kiedy zagraliśmy z Legią, to zaliczyliśmy zjazd, bo do tej pory do meczu z Legią wyglądaliśmy całkiem nieźle i była widoczna ta dynamika, była widoczna ta chęć, ten mental zespołu, taki, który pamiętamy z jesieni. Raczej nic nie pokazywało takiego na boisku, co mogłoby wskazywać na to, że ten zespół nagle się zapadnie pod ziemię i nie będzie nic. Dlatego no i to ciekawe jest też, że zaczęliśmy grać ciężej, kiedy chyba tego boisku, problemu z boiskami nie było, bądź przestał być taki problem. Ciężko mi jest ocenić, kiedy my zaczęliśmy trenować, bo tutaj dyrektor Wichniarek wspominał o tym, że takowego problemu już nie ma. Było to na pewno ponad miesiąc temu. Także wydaje mi się, że nie można zwalać, tak jak powiedziałeś, wszystko na boiska, bo to jest absurd, no. To jest po prostu absurd i oczywiście taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, natomiast myślę, że sytuacja, tak jak powiedzieliście, jest bardziej złożona, bo czy to transfery, czy być może trener Niedźwiedź też jeszcze musi się dużo nauczyć, może jest skupiony, sfokusowany na dobrej, bardzo dobrej rundzie i gdzieś musi tutaj popracować nad tym, żeby rozłożyć te punktowanie, czy po prostu tą dobrą grę na cały sezon. Ja pamiętam trenera Niedźwiedzia z pierwszej ligi, kiedy byłem bardzo krytyczny i wręcz byłem za tym, żeby podziękować trenerowi, bo wyglądało to równie kiepsko. Oczywiście to była pierwsza liga i ta gra trochę była inna. Wielu mówiło, i też się z tym zgadzam po czasie, że ta gra nie była pod nas w pierwszej lidze, bo tam była typowa mucka, polegająca na sile fizycznej, szybkości i tego typu aspektach, które niekoniecznie są wiodące w ekstraklasie. Natomiast byłem za tym, żeby podziękować trenerowi, bo wyglądało to bardzo mizernie i bym powiedział, że wręcz bardzo podobnie do tego, co się tutaj dzieje. Nagły zjazd zespołu, kompletnie bez reakcji. Mam taki zarzut swój, prywatny do trenera, że nie potrafimy zabić meczu w pewnych sytuacjach, kiedy my, jakby ta sytuacja w tabeli teraz może jest bezpieczna, no bo są te różnice między Śląskiem a nami dosyć bezpieczne i dosyć duże. Natomiast no, były takie momenty, gdzie można było spróbować zagrać typowo pod wynik, to znaczy nie grać na hura, a zagrać po prostu na zero z tyłu. Może coś się uda wcisnąć. Tak robią niektóre zespoły, chociażby Korona Kielce.
Ja oczywiście nie chciałbym, żebyśmy grali jak Korona, nie chciałbym takiej piłki na Widzewie, ale jednak czasami wynik powinien, w mojej ocenie, wynik sportowy, punkty przede wszystkim w takiej sytuacji, w jakiej my się znaleźliśmy, być wiodącą kwestią w spotkaniu piłkarskim. I tutaj do tego mam duży problem, że nie potrafimy się troszkę dostosować w sytuacjach, kiedy niekoniecznie nam idzie to, co sobie wypracowaliśmy. Oczywiście fajne jest to, że próbujemy, natomiast no, jeżeli nie wychodzi 10 czy 12 raz, no to w mojej ocenie wypadałoby spróbować po prostu czegoś innego. To jest tylko moja ocena, natomiast no, nie wychodzi nam po prostu. Nie wychodzi nam to granie tej ofensywnej, wesołej piłki. Pewnie dlatego, że trener nie ma już dużo alternatyw i ci zawodnicy, którzy gdzieś tam grali ponad może swój stan, tak jak tutaj kolega Łukasz powiedział, i tak jakby trener może ich oszukał względem tego, co naprawdę prezentują, i nagle ten poziom zjechał, to i cała drużyna zjechała. Natomiast no, trzeba sobie powiedzieć, że jeżeli mamy grać taką piłkę, jaką nam trener Niedźwiedź zaserwował, i ta piłka ma być skuteczna na tle zespołów, które nas już na pewno przeczytały, to potrzebne są narzędzia w postaci zawodników, którzy podniosą nie poziom, tylko dwa. I dlatego mam nadzieję, że trener z nami zostanie, ale jednocześnie, że jeżeli się utrzymamy, a pewnie to zrobimy, to też trener jakby te dwie wiosny, no fatalne wiosny, bo trzeba sobie powiedzieć, że za trenera Niedźwiedzia i chyba za każdego trenera wiosna na Widzewie jest dramatyczna. Gdzie tu jest problem, ciężko mi jest powiedzieć. Nie wiem, może nam nie służy słońce. Tutaj niektórzy się dociekali, że Jordi jak będzie miał ciepło, to zacznie grać, a tu wychodzi, że jest wręcz odwrotnie. Jak było zimno, to grał bardzo dobrze, jak jest ciepło, to gra jeszcze gorzej. Więc no myślę, że problem jest bardzo złożony i mam tylko nadzieję, że trener Niedźwiedź jest trenerem, który wyciąga wnioski. Jeżeli dwie takie wiosny się zdarzyły, to mam nadzieję, że trzecia tak dramatyczna się nie pojawi, bo jeżeli by w przyszłym sezonie wiosna byłaby podobnego typu, to wtedy już ja bym się zastanowił, jeżeli ja bym był właścicielem, czy prezesem, czy kimkolwiek, kto by decydował, to poprosiłbym trenera o sprecyzowanie problemu, gdzie tutaj, co tu się dzieje, że przychodzi nagła zmiana pogodowa i my po prostu przestajemy grać, tak? Bo jeżeli coś się dzieje raz, czy nawet dwa, to można sobie założyć, że może to jest dzieło przypadku, tak? Ale jeżeli jest pewna powtarzalność w postaci trzech wiosen z rzędu, które są bardzo złe, bo umówmy się, tak? Kiepska wiosna to jest taka, gdzie te wyniki pozytywne przeplatamy ze słabymi wynikami, przegrywamy mecze, które powinniśmy wygrać, wygrywamy, które powinniśmy przegrać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast u nas jest po prostu dramat. To nie jest kiepski sezon, to nie jest kiepska wiosna, to jest wiosna dramatyczna. Gdybyśmy zagrali jesień tak, jak sobie większość ludzi założyła, to znaczy będzie ciężko, ale może jakoś się uda, to dzisiaj byśmy mówili, bylibyśmy dzisiaj prawdopodobnie na poziomie Miedzi Legnica bądź Lechii Gdańsk. Także to, co nam się udało niewiarygodnie wypracować jesienią, zmarnowaliśmy wszystko wiosną i to jest wstyd po prostu, bo dla mnie tutaj za bardzo chyba uwierzyliśmy i w zarządzie, i ogólnie nie wiem, kto taką decyzję podjął, na pewno była bardzo, bardzo nierozsądna i myślę, że mam nadzieję. Ja ci zaraz argumentuję, dlaczego uważam, że to prezes zawalił sprawę, ale to dokończy. Chciałem też nawiązać do tego, że to jakby na pewno duży błąd został popełniony przede wszystkim w zarządzie w kwestii tego, że po meczu z Legią, kiedy ten mecz zremisowaliśmy, tutaj prezes Drusz głośno i hucznie ogłosił, że już się utrzymaliśmy, co uważam, że było dramatycznym ruchem, bo gdybym ja był sportowcem i piłkarzem grającym w drużynie i usłyszałbym od swojego prezesa, że utrzymaliśmy się, i to tak trochę w mojej ocenie brzmi, a no dobra, zrobiliśmy już wynik, to co mieliśmy zrobić, teraz jest lekko i przyjemnie, wiesz o co mi chodzi? Ja myślę, że na miejscu trenera bym się porządnie wkurzył po tych słowach Polegi, co powiedział prezes. Właśnie nawiązałem, że wiesz, no kurczę, wydaje mi się, że musisz wywierać presję na zespole, wiesz o co mi chodzi, taką pozytywną, to znaczy nie jako, że panowie, dobra, mamy utrzymanie, teraz robimy to, tylko gdy wchodzimy na pewien poziom, który weszliśmy jesienią i o którym nikt się nie spodziewał, bo umówmy się, na Widzewie, na trybunach, na tych fanatycznych, na Krytej, na C i na B i wszędzie, w całym środowisku, nikt nie spodziewał się, że Widzew będzie grał taką piłkę, tak skuteczną, tak efektywną i efektowną, jaką prezentowaliśmy jesienią. I zarząd, i cały klub, i właściciel powinien zrobić wszystko,
żeby trener Niedźwiedź miał narzędzia, żeby ten poziom utrzymać, a na pewno nie zaliczyć takiego zjazdu, jaki zaliczyliśmy. I to jest tylko i wyłącznie wina zarządu, że nie wspierali wystarczająco trenera Niedźwiedzia, bo widać, że trener ma rękę i potrafi wykrzesać dużo więcej z zawodników, tak jak powiedziałeś o tym takim kłamstwie, fajnie powiedziane, tych zawodników, ale jednak trzeba to umieć zrobić, prawda? Nie każdy trener potrafi zrobić z zawodnika przeciętnego, dobrego i dopasować go do swojej filozofii gry. No, chociażby przykłady, o których wspominaliśmy już setki razy, Stępiński, chociażby, no nie wiem, Bartek Pawłowski, który przychodził do Widzewa, po fatalnych występach w Śląsku Wrocław przyszedł do Widzewa i pobił swój rekord bramek strzelonych, także trener Niedźwiedź potrafi wykrzesać z zawodników wszystko co najlepsze, może nie ze wszystkimi mu wychodzi, natomiast no, jest trenerem, który potrafi zrobić coś z niczego i ja tego nie rozumiem, że nie dajemy możliwości. To jest trener, który na pewno przy odpowiednich narzędziach rozwinąłby zespół i przede wszystkim rozwinąłby się też personalnie jako trener, bo podejmując dobre i złe decyzje człowiek się uczy i myślę, że nie możemy sobie pozwolić na kolejne takie kiepskie ruchy i tu żadne 2 czy 3 transfery nie pomogą, tu potrzebna jest gruntowna przebudowa, bo tak jak powiedziałeś, pewni zawodnicy zostali oszukani w jakiś pewien sposób, tak brzydko mówiąc, natomiast to dobrze obrazuje sytuację i my musimy mieć zawodników, którzy ten poziom jednak mają półkę wyżej. No ja na chwilę... Tu jeszcze ja wam tylko powiem, chciałbym dokończyć, dlaczego uważam, że tutaj bardziej po stronie zarządu jest piłeczka. Wynika to z tego, że my wbrew pozorom tą wiosnę zaczęliśmy, to znaczy każdy widział, że zaczęliśmy bardzo dobrze. Jedni mówią, że brakło nam szczęścia, ja twierdzę, że jakości nam brakło. Dostaliśmy jedyne wzmocnienie, jakie dostał trener, to jest Cyganik. Nie mamy skuteczność ogólnie była też mimo wszystko naszą piętą achillesową jesienią. I tutaj kompletnie tak jakby atak został nam położony. Na zasadzie takiej, że no ja nie wierzę, żeby nie było, wiadomo, że takie, a nie inne problemy są z Jordim. No i uparcie iść dalej w rundę wiosenną z Jordim, gdzie oni już na pewno wiedzieli, jak ta sytuacja wygląda i co tam się dzieje, że jest jakieś niezadowolenie i do tego z Jawą, no to sorry bardzo. Ja nie wierzę, żeby Janusz Niedźwiedź, to są domysły, okej, ale nie wierzę, żeby na swojej liście życzeń nie wrzucił wzmocnienia ataku. Po prostu nie wierzę, bo no, to jest za mądry gość, żeby tak się nie działo. I teraz, żeby było śmieszniej, chyba kolejkę temu widziałem, jakie są statystyki, expected goals i spodziewane i bramki, w sensie sytuacje, do jakich dopuszczamy. I uwaga, expected goals mamy wyższe niż jesienią. Tak samo dopuszczamy do mniejszej sytuacji, do mniejszej ilości sytuacji, po których tracimy bramki. Drużyny przeciwne mogą strzelić bramkę. Ale nie ma jakości. Ale nie ma jakości. I tyle. No właśnie do tego właśnie Łukasz dąży, że też właśnie znam te statystyki. Mam też wrażenie, dodałbym do tego, że zdecydowanie lepiej wyprowadzamy piłkę spod własnego pola karnego. Lepiej rozgrywamy spod naszej bramki. Natomiast tak jak mówisz, jakość, jeszcze raz jakość. No, jest takie stare polskie piłkarskie przysłowie, albo będzie jakość. Albo zjadą. Także tak, albo będzie. Jest tu z nami też Tomasz. Tomasz, proszę, masz głos. Czekamy na twoją opinię. Halo, Tomasz. Tomasz, musisz odmutować mikrofon, masz mikrofon zmutowany. A jeżeli go nie ma, to ja zaraz, Tomasz, jeżeli nas słyszysz, to jeżeli będziesz chciał zabrać głos, to tylko daj znać. No tak jak mówicie, faktem, że te statystyki być może są po naszej stronie na wiosnę, natomiast myślę, że
ta jakość, przede wszystkim brakuje tej jakości w newralgicznych pozycjach, tak? Bo jeżeli my gramy taką piłką, jaką my gramy, czyli chcemy grać piłką, chcemy grać ofensywnie, chcemy grać wahadłami, chcemy dominować podczas meczu, to my chcemy narzucać tempo, to my chcemy kontrolować mecz i to my chcemy narzucać styl gry, w jakim będzie toczony pojedynek bez względu na zespół, bo my praktycznie mam wrażenie, że wychodzimy na każdy zespół bardzo podobnie. Chyba jedynym zespołem, z którym zagraliśmy dużo bardziej, bym powiedział, taką wyrachowaną piłkę, to był Raków Częstochowa u nas w Łodzi. Natomiast wydaje mi się, że te kluczowe pozycje, właśnie o których tutaj wspomniał Łukasz i Zizu, są zachwiane mocno, bo to mi się bardzo rzuciło w meczu w Częstochowie, gdzie zagraliśmy piłkę całkiem niezłą, natomiast w mojej opinii mimo wszystko dramat, ale były tam plusy. W postaci tego, że faktycznie spod bramki wychodziliśmy spod pressingu zespołu, który no, narzuca go chyba najlepiej w Polsce na ten moment. Potrafiliśmy wyjść kilkoma podaniami spod bramki, natomiast no, w środku pola od razu się kończyła zabawa. Nie potrafiliśmy, nie mamy tam jakości po prostu. Marek zagrał bardzo dramatyczny mecz w Częstochowie, natomiast no, nie tylko Marek jest w środku, tak? Tam z tego co pamiętam chyba był Dominik Kun. Dominik Kun to jest zawodnik, no umówmy się, waleczny, charakterny, natomiast jakości piłkarskiej jako czysto technika użytkowa na mocno mizernym poziomie w mojej ocenie. I to widać przede wszystkim w takich spotkaniach, że w środku pola nie mamy gościa, który przyjmie taką piłkę kierunkowo, weźmie na zamach presującego zawodnika, zwiedzie jednego czy dwóch zawodników balansem ciała, rozegra do boku, wyjdzie na pozycję. No, brakuje nam gościa w środku pola, na pewno człowieka, który potrafi z piłką zrobić dużo, który potrafi zagrać szybko, zwolnić tempo, taki regulator. Marek oczywiście, ja go bardzo sobie cenię, natomiast to nie jest zawodnik kreatywny. Zagra do przodu, odbierze tą piłkę, powalczy, natomiast nie mamy zawodników, którzy po prostu poza Bartkiem tak naprawdę z przodu, gdzie zakręci chłopem i zrobi wiele. Z przodu nie mamy napastnika, który by pasował tak naprawdę. No, Jordi jest zawodnikiem szybkim, dynamicznym, ale piłek dostaje mało do przodu, ale też w mojej ocenie charakter kompletnie niepasujący do Widzewa. Powiem to 10. raz, jeżeli chodzi o mnie, że Jordi w mojej ocenie w Widzewie no, zakończył swój, że tak powiem, pobyt razem z końcem tego sezonu, tak mi się wydaje. Jest nam potrzebny raczej inny profil zawodnika. Przede wszystkim zawodnika, który nie ma, wydaje mi się, jakiś tam negatywnych spostrzeżeń czy problemów mentalnych związanych z całym sezonem. Ciężko mi tam oceniać, natomiast uważam, że tak jak powiedzieliście, z przodu potrzebujemy naprawdę klasowego napastnika. Ja wiem, że taki napastnik kosztuje i trzeba zapłacić sporo. Nie ma nic za darmo, natomiast no, jeżeli mamy strzelać bramki, jeżeli mamy strzelać nie wiem, no żeby ten napastnik te 10 bramek strzelił, no Bartek, tak, nie jest naszą dziewiątką, a ma najwięcej bramek i powinien w ogóle, w mojej ocenie, po tych wszystkich słupkach i poprzeczkach, to powinien walczyć o na pewno o top 3, jeżeli chodzi o strzelców. Także myślę, że no, tutaj jest potrzebny bardzo duży impuls, bo mamy no, mocne pokłady w postaci takiego trenera, który naprawdę nie pojawił się długo na Widzewie, ale no jemu są potrzebne narzędzia i to takie z tej raczej wyższej półki. Nie możemy tutaj używać zielonego Bosza, tylko raczej tutaj musimy atakować Hilti, tak po budowlanemu. I mam nadzieję, że ta kabza z pieniędzmi tutaj zostanie troszkę naderwana i coś tutaj się pozytywnego wydarzy. Wiesz co, zatrzymałbym się tak przy tym Marku, który tutaj cały sezon zawsze był naszą ostoją. I to właśnie przykład Marka pokazuje, jak ubogą kadrę jakościowo Widzew posiada, bo trzeba powiedzieć też, że Marek to też nie jest robot. On też ma prawo zagrać jeden, dwa czy trzy słabsze mecze. Natomiast no, pokazuje ubogość naszej ławki jakościowo, że, no, że nie ma kto tego Marka tak naprawdę w Widzewie zastąpić. Jeszcze jedna rzecz, która mi się rzuca w oczy w tej rundzie wiosennej, którą bardzo bym chciał, żeby w Widzewie się zmieniła w przyszłym sezonie, to mam takie nieodparte wrażenie, że w tej drużynie jest za mało, nazwijmy to kolokwialnie, takich łobuzów charakternych piłkarzy po prostu. Takich, którzy właśnie kogoś zaczepią, jak trzeba, to kopną, wykłócą się,
No zawsze mi się tacy piłkarze kojarzyli, no nie wiem, dam taki pierwszy przykład, zderzę, tak powiem, Roy Keane, Manchester United, zachowując oczywiście wszelkie proporcje, tak? Nie chciałbym takich ze dwóch Keane'ów chociaż widzieć w Widzewie, tak? Piłkarzy typowo charakternych, którzy dają z wątroby. Tutaj widzę często zwieszone głowy. Nie widzę takich liderów na boisku, mentalnych w tej drużynie. I to jest według mnie też jeden z dużych problemów tej drużyny na wiosnę, wiesz że co? Tutaj nie ma takich harpaganów, że wiesz tak powiem. co, wiesz co, takie pierwsze dwie pozycje, gdzie się kojarzy taki człowiek, to zawsze obrona i środek pomocy, prawda? To tam się chyba kojarzy najszybciej taki zawodnik, który, wiesz, złapie za mordę zespół, przeciwnika też, jeżeli jest taka potrzeba. I my takich mieliśmy, nie wiem, na pewno pamiętasz, no, Poczobut czy Tanżyna, tak? Oczywiście to już nie ta liga i nie te czasy, natomiast to byli zawodnicy, którzy jak coś się tam działo, to chyba lecieli pierwsi. I no faktycznie chyba brakuje takich trochę charakteru, takiego tego ciemnych charakterów w zespole. Raczej mamy samych grzecznych chłopców, dobrych, takich, takich do zagładkania. No tak, wiesz, dzisiaj na przykład czytam sobie tak Twittera i widzę, że duża jest krytyka tego Josue, tak, Leginego. Oczywiście, może facet nie jest tutaj ikoną savoir-vivre i nie ma jakiejś wielkiej klasy, ale szczerze, ja bym chciał mieć takiego, w cudzysłowie, skurwysynka w Widzewie. Bo uważam, że tacy piłkarze właśnie robią na boisku różnicę. Tacy piłkarze ciągną resztę teamu za sobą. Tacy piłkarze mają posłuch właśnie na boisku i w szatni i tacy piłkarze robią różnicę. Właśnie wychodzi to wtedy, gdy drużynie nie idzie, gdy trzeba ją pociągnąć za sobą, gdy trzeba rzucić hasło do ataku i tak dalej. Czy czasami po prostu dać sobie w mordę na boisku, tak? Piłka, wiadomo, no to nie jest sport, że tak powiem... To nie jest to balet. Tak, nie jest to balet, nie jest to liga parafialna i tutaj czasami trzeba i się pobić i tam sobie powiedzieć coś ostrzejszego, a mam wrażenie, że mamy za grzecznych tych piłkarzy w Widzewie, że tu właśnie widać w tych wiosennych meczach, że te głowy raczej w dół i piłkarsko to tak już powtarzaliśmy. No Bartek tylko daje piłkarsko coś ekstra i a reszta to niestety szarzyzna i nawet ten Marek nasz, który oczywiście ma prawo, tak jak podkreślam, mieć słabszy okres, co pokazuje tylko, że jakości w tej drużynie mało i nie ma na kogo go podmienić, to no po prostu też się w ostatnich meczach niestety trzeba powiedzieć, no wpasował w to tą szarzyznę, którą nam serwuje, widzę w tej rundzie wiosennej. Tomek, czy ty już jesteś? Bo minęło chwilkę, od kiedy poprosiłem się o głos, ale dalej widzę, że nie wiem, czy nie ogarnąłeś, czy nie ma, natomiast jak tylko będziesz chciał, to zabieraj głos. No właśnie co do tych zawodników charakternych, to już jak gdzieś tam pojawiły się głosy, pewnie to tam troszkę może info puszczone z klubu specjalnie, może nie, natomiast pojawiły się głosy o, myślę, że można o tym powiedzieć głośno, o Petrasku z Rakowa Częstochowa. Myślę, że to jest zawodnik. Ja sobie zawsze tak, oczywiście to już jest prawdopodobnie pis na wodę fotomontaż i takiego tematu nie ma. Prawie na, nie wiem, nie chcę tu procentami rzucać, ale no nieważne, w każdym razie pojawił się taki temat, ale już go nie ma i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest właśnie tego typu zawodnik, prawda, chyba, czyli taki, no taki trochę ham, taki ham ze wsi, który ma siłę fizyczną, ma gębę, nie musi być wyśmienity piłkarsko, ale ma mental, który no, daje wiele. To każdy, kto grał w piłkę, czy uprawia jakąkolwiek dyscyplinę zespołową, wie, że jeżeli jest taki gość, który paruje od niego aż energią pozytywną i taką, że jak widzi, że łeb idzie w dół, to cię łapie za mordę, podnosi do góry i no jest po prostu coś takiego. Każdy, kto grał, wie doskonale, że taki chłop w zespole jest zawsze potrzebny. Zawsze, bo a najlepiej jak się ma takich ze dwóch. Bo jednak, no tak jak Zizu powiedział, ci zawodnicy, ci tacy grzeczni, ci, ja nie mówię, że tacy nie są potrzebni, bo jednak te zimne głowy też są potrzebne, natomiast to trzeba umieć zrównoważyć, tak samo jak z zespołem doświadczonym, musi być trochę przemieszane z zawodnikami młodymi, musi być ten polot młodości, trochę taka bezczelność boiskowa i tak dalej, i tak dalej. Tak samo musi być równowaga w tym,
że są też charaktery, które stopują w sytuacjach, kiedy powinno się stopować, a są też tacy, którzy łapią za mordę i robią, robią tutaj coś, co inny by nie zrobił. I właśnie taki Petrasek to jest taki gość, którego ja sobie wyobrażam w Widzewie na pozycji obrońcy, od którego właśnie od samego początku, po tym wejściu do Ekstraklasy, wyobrażałem sobie, że właśnie będziemy mieć takiego gościa, takiego generała, który będzie jakby dyrygował tą obroną, aczkolwiek do niej mam najmniej zarzutów, ale jednak mimo wszystko uważam, że jeden taki doświadczony zawodnik, charakterny, że tak powiem, z szacunkiem powinien być. No i środek pola, tak? To jest taka druga pozycja, gdzie ja w moim mniemaniu jest taki gość, który właśnie, taka szósteczka, mocno bym powiedział, mocno charakterna, też potrafiąca zagrać do przodu. Oczywiście to wszystko kręci się w koło pieniędzy, to wszystko się kręci w koło wydatków i wydania pieniążków konkretnych na transfery, natomiast no, rozwoju zespołu bez wydatków nie ma i rzadko się to zdarza, żebyśmy my akademii nie mamy, także nie ma co na tutaj liczyć, że nagle z akademii wykreujemy 5 chłopaków, którzy nam przyjdą i zagramy spotkanie w 10 wychowanków podczas jednego spotkania, tak jak kiedyś Barcelona zrobiła z Ligą Mistrzów, na to raczej nie mamy co liczyć. Bardzo fajnie by było, jeżeli w ogóle jednego zawodnika byśmy wykreowali, który byłby zawodnikiem, chociażby zmiennikiem, ale jednak częstym w jedynce, natomiast takiej sytuacji raczej szybko nie będzie, więc trzeba wydawać, no i tutaj jest pies pogrzebany. Mam nadzieję, że taka sytuacja się pojawi, że gdzieś ta refleksja się pojawi w zarządzie, że tutaj no niestety bez ruchów się nie obejdzie i to być może nie transfery gotówkowe, bo takich transferów w Polsce, mimo tych pieniążków, które niektóre kluby mają, nie ma za dużo, ale jednak no gdzieś te pieniądze na kontrakty muszą się znaleźć, no bo jeżeli mnie jako klub sportowy, jako Widzew Łódź, jeden z największych klubów w Polsce, bez względu na to, że mamy koszty takie czy takie, będziemy gdzieś tam dziadować, to w pewnym momencie ta bańka pęknie, ten boom na Widzew też pęknie i szkoda by było przeoczyć ten moment, bo jednak jeszcze jesteśmy w swoim momencie takiego prime'u, który nam pozwala na to, że jeszcze coś więcej można z tego wycisnąć, ale przyjdzie w końcu taki moment, na pewno przyjdzie, kiedy pewna część kibiców, bo nie wszyscy są tak fanatyczni jak wielu z nas, powie sobie takie trochę małe pas i tej sytuacji właśnie, tą sytuację może przedłużyć tylko dobry wynik sportowy, tylko transfery, tylko progres zespołu, tylko progres klubu i tak dalej, to wszystko napędza to, że ci kibice dalej chcą, nie każdy jest fanatykiem, nie każdy jest człowiekiem, który żyje od 12 do 12 Widzewem i żeby takich ludzi zachęcać i napędzać, to właśnie jest potrzebne coś, co pokazuje, że my idziemy do przodu. No i też nie czarujmy się, przepraszam cię Łukasz, tylko jedno zdanie, nie czarujmy się, wynik sportowy pierwszej drużyny jest kluczowy, tak? Pierwsza drużyna jest kołem napędowym całego klubu, tak? Każda odnoga, każda dziedzina klubu opiera się na wyniku sportowym. Gdy wynik sportowy jest zadowalający większy ogół kibiców, to wtedy wszystko jest łatwiej tak robić i wszystko lepiej wychodzi, marketing, i sprzedaż, i sponsorzy chętnie się garną do takiego klubu, no więc to jest takie koło zamachowe wszystkiego. Dobra, Łukasz, dawaj. Ja wam powiem jeszcze coś takiego, tak ostatnio miałem takie przemyślenia, bo ten pomysł z naszym ośrodkiem kupiłem od razu. A ja wam powiem, zastanawiałem się ostatnio i powiem wam, dlaczego? Od kiedy pamiętam, od kiedy tego 94-95 roku kibicuję Widzewowi, to nigdy nie mieliśmy czegoś takiego i naprawdę bardzo mało wychowanków, dlatego tak łatwo wtedy łyknąłem Szymkowiaka, kurczę, on jako młody chłopak przyszedł i naprawdę to był dla mnie poza łapą, to był najważniejszy zawodnik, na którego jeździłem, bo on w pewnym momencie po prostu był stąd. Dlatego ten ośrodek, tą koncepcję kupiłem. Natomiast im bardziej się nad tym zastanawiam, tym bardziej dochodzę do wniosku, że jesteśmy
zakładnikiem w ogóle tego mitycznego ośrodka, na zasadzie takiej wszelkie te oszczędności, skąpstwa, byleby to dociągnąć, to może się źle skończyć, dlatego że ten ośrodek się zbuduje tylko i wyłącznie, jeżeli będziemy w ekstraklasie. Jeżeli co roku mamy ryzykować spadek z tej ekstraklasy, to ten ośrodek nie zostanie zbudowany, a na pewno nie będzie taki, jaki sobie wymarzyliśmy. I tak jak mówicie, jeżeli przystąpimy na pierwszym zespole, to obawiam się, że to wszystko ma prawo się wywrócić. Nie mamy za dużo pieniędzy i trzeba te pieniądze rozsądnie zainwestować. A pamiętajmy jeszcze jedną rzecz. Ośrodek to są dodatkowe koszty. Jeżeli dochodzimy, jeżeli wszyscy dookoła nam mówią, że nic więcej, jeżeli chodzi o komercyjne sprawy, nie jesteśmy w stanie ugrać, to ja się pytam, to za co my utrzymamy ten ośrodek, zbudujemy ten ośrodek i co, i później kolejne 10 lat, co sezon walczymy o utrzymanie? No kurde, tak pod tym względem to mi się nie lepi, bo albo są perspektywy zwiększenia budżetu, albo robimy coś, na co nie do końca będzie nas stać. No przede wszystkim, tak jak tutaj powiedzieliście, nie możemy zachwiać pewnych proporcji, tak? Tutaj pierwszy zespół, tak jak Zizu powiedział, napędza wszystko i ja się z tym zgadzam. Widzew nigdy nie był klubem, który tworzy piłkarzy i pewnie długo nie będzie. Oczywiście dzisiejsze czasy są trochę inne, bo jednak kiedyś w latach 90., 80. z piłkarzy to był, no brzydko mówiąc, cały chuj w polskiej rzeczywistości i raczej za dużo nie zarabialiśmy na tym, a na pewno nie na wychowankach, bo mało kto szedł za granicę, dlatego być może ta liga była lepsza, bo ci najlepsi zawodnicy grali u nas w kraju. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że te proporcje idą właśnie w nie za ciekawym kierunku. Ja rozumiem ośrodek, ja rozumiem akademię, ja rozumiem wszystko, natomiast to wynik sportowy i pierwsza drużyna daje kopa młodym chłopakom, kibicom, adeptom, którzy się zapisują do tej szkółki i tak dalej. To pierwsza drużyna napędza tak naprawdę każdy aspekt funkcjonowania klubu, drużyny. Nie ma innej, większego mianownika, który by tutaj trzymał to za mordę i dawał kopa każdemu z pojedynki. Tutaj nie ma po prostu sytuacji innej niż pierwsza drużyna, która napędza każdą ideę w tym klubie. Jeżeli młodzi chłopcy będą widzieć, że ten zespół się rozwija i warto grać, warto inwestować swój czas, nie na głupoty, tylko na piłkę nożną w akademii, bo będą widzieć, że chłopaki wchodzą, że grają o coś. No ciężko, wydaje mi się, tak sobie układając w głowie, że dużo łatwiej jest namówić chłopaka do gry w zespole, który, inaczej, w akademii zespołu, który walczy o jakieś sukcesy, który gdzieś tam prosperuje, który promuje tych młodych zawodników, walczą o coś, zdobywają jakieś trofea albo przynajmniej uczestniczą w walce o trofea, to ta motywacja tych zawodników jest dużo większa. Jak sobie wyobrażę teraz taki widzę w pierwszej lidze, na przykład tfu-tfu, to raczej wydaje mi się, że to jest dużo dłuższy proces, dużo cięższy, żeby takich zawodników wypromować przede wszystkim, bo to jest pierwsza liga. Utrzymanie takiego ośrodka, jak wspomniałeś, w pierwszej lidze, no to jeżeli my teraz nie mamy na nic pieniędzy, to i nie daj Boże byśmy spadli, to ja nie wiem, skąd my byśmy wzięli te pieniądze na utrzymanie takiej instytucji w postaci akademii. Jeżeli my nie mamy już dzisiaj na nic, no to czasami warto sobie zadać pytanie, to kiedy my będziemy mieli? Bo my jesteśmy w momencie najlepszym w naszym historii finansowo, jeżeli chodzi o takie, może nie w historii, ale na pewno, bo tutaj chociaż czas... W XXI wieku jesteśmy w najlepszym momencie dla Widzewa. Oczywiście ten moment początkowy tutaj pana Cacka, wpompowaliśmy kupę kasy i tak dalej, natomiast jeśli chodzi o zarządzanie klubem, podejście i tak dalej, te perspektywy, i przede wszystkim kibiców, stadion, karnety. Nie ma takiej drugiej sytuacji w Polsce. Jeżeli my dzisiaj nie mamy na nic, to kiedy my mieć będziemy, jeżeli my stoimy przy ścianie? Bo to... Znaczy, ja bym do tego dodał to, że oczywiście ja jestem jak najbardziej za ośrodkiem. Przede wszystkim jestem za boiskami na początek dla pierwszej drużyny, bo permanentnie pierwsza drużyna nie ma gdzie trenować, tak? Nie ma porządnego boiska i to jest w tej chwili moim zdaniem największy palący problem. No, oczywiście ośrodek jest jak najbardziej potrzebny i
Mam wrażenie, że nie ma takiej osoby na Widzewie, która by miała inne zdanie. Natomiast też mam takie wrażenie, że tutaj czasami to jest jakieś mitolizowanie tego ośrodka, że tutaj, nie wiem, z momentem wejścia do tego ośrodka klubu, to od razu my za dotknięciem czarodziejskiej różdżki będą nam się tutaj rodzić piłkarze, wychowankowie, którzy będą stanowili o sile tej drużyny, będziemy ich sprzedawali za miliony monet, tak? No umówmy się, to jest proces. Moim zdaniem Widzew jeszcze długo nie wychowa zawodnika, którego sprzeda powyżej 10 milionów euro. Jak to żebyśmy za milion sprzedali. No właśnie o tym mówię. No, w tej chwili w mojej ocenie, w moim postrzeganiu piłki, w tym najbliższym otoczeniu pierwszej drużyny nie ma pół piłkarza, który by był w stanie chociażby wywalczyć sobie miejsce i posadzić na ławce Terpiłowskiego, tak? Który, umówmy się, też nie jest jakimś asem futbolu, tak? To nie jest Terpiłowski z wielkim szacunkiem do tego chłopaka, jest fajnym, obiecującym piłkarzem, natomiast to nie jest jakiś diament wielki, który nam się tutaj objawi. W ogóle mam wrażenie, że w Widzewie mamy bardzo, bardzo duży problem z tą młodzieżą. No nawet jak patrzę na pierwszą drużynę i patrzę na grę tych młodzieżowców, którymi dysponujemy, to czasami mam wrażenie, że oni są losowani w każdej kolejce, tak? Że oczywiście pół żartem, pół serio, nie? Że wchodzi, nie wiem, trener Niedźwiedź do pokoju trenerskiego i wrzuca sobie karteczki z nazwiskami młodzieżowców i losuje sobie, a dzisiaj to Sypka wystawia, a za tydzień Zjawickiego, a jeszcze za tydzień Terpiłowskiego, jak będzie zdrowy. No może poza Terpiłowskim, no bo gdy ten Terpił jest zdrowy, to on ma raczej plac pewny na 100%, a reszta tych młodych chłopców to raczej są losowani z czarodziejskiej kuli. I nie wiem, zastanawiam się czasami bardzo głęboko, na jakiej podstawie trener wystawia raz Jawińskiego, raz Sypka. Myślę, że to są takie już naprawdę akty desperacji i on sam jest zdesperowany, bo widzi, jaką jakością musi dysponować tych młodych chłopców, bo mówmy się, to nie jest jakoś ekstraklasowa, tych piłkarzy, których posiadamy młodych. Nie rozumiem do dzisiaj decyzji na przykład odpalenia Sypka do Termaliki, znaczy odpalenia Karaska do Termaliki i wzięcia Sypka, tak, który miał być tutaj wielkim talentem, niedostrzeżonym przez Zagłębie, tak. No już dzisiaj wiemy, że to takie, można to wszystko między bajki włożyć, w mchu i paproci. Nie chce mi się wierzyć, żeby taka akademia jak Akademia Lubina puściła sobie jakiegoś utalentowanego chłopa i tak po prostu go olała kolokwialnie. To tak samo jak braliśmy odpady z Lecha i ktoś by miał w Lechu, nie wiem, przegapić czy bramkarza, tak jak mieliśmy Mleczko, czy innych piłkarzy. No tak się nie dzieje. No dobre akademie dbają o swoich piłkarzy i raczej nikt nie puści naprawdę dobrego chłopa gdzieś i go nie odpali. I później on się nie objawi cudownie w jakimś innym klubie i nie zrobi wielkiej kariery. No takie rzeczy w tej chwili raczej już nie mają miejsca. Chyba ostatnim takim chłopem w Polsce to był Lewy, który tam troszeczkę w Legii został potraktowany po macoszemu i później sobie przez Pruszków trafił do Poznania i poszedł w świat i zrobił wielką karierę. Myślę, że już teraz te wiodące akademie w naszym kraju takich rzeczy po prostu nie robią i nie ma szans, żeby jakaś wypuściła ze swoich rąk jakiegoś utalentowanego zawodnika. A w Widzewie, no mam wrażenie, że mam permanentny z tym problem, z tymi młodzieżowcami. Mam nadzieję, że to się te plotki, które wszystkie krążą, że tego młodzieżowca już w ekstraklasie nie będzie od przyszłego sezonu, nie będziemy musieli nim grać, to się sprawdzi, to się potwierdzi, ten przepis zostanie w ekstraklasie zniesiony, bo będzie z pożytkiem dla naszego klubu, bo permanentnie nie umiemy w młodych, tak? Nie umiemy w młodych w Widzewie, nie. Ja nie widzę żadnej ścieżki rozwoju dla młodego piłkarza w Widzewie. Nie widzę jakichś konsekwencji i pomysłu na to. No co, mi nie pozostaje nic, jak się zgodzić ze słowami o młodzieżowcach. Też uważam, że mamy z tym duży problem, natomiast Widzew nigdy młodzieżowcami nie stał, Widzew nigdy nie kreował tych zawodników i raczej to się długo nie zmieni. Zawsze byliśmy klubem, który skupował zawodników bądź miał zawodników tutaj od nas, ale nie jako tako, że my ich sami wykreowaliśmy od dechy do dechy.
Takim byliśmy klubem od dekad chyba i ściągaliśmy oczywiście ukształtowanych zawodników, bądź takich, którzy już byli ukształtowani gdzie indziej i wchodzili w ten dorosły, poważny futbol u nas. Oczywiście czasy są inne. Pewnie, żeby dzisiaj się utrzymać na wysokim poziomie, to trzeba sprzedawać, a żeby sprzedawać, trzeba mieć akademię i to jest oczywiście dobry ruch. Natomiast nie możemy zapomnieć, że zanim to wszystko się wydarzy, tak jak Sławek powiedział i tutaj Łukasz, zanim jakieś owoce wyrosną na tym drzewku u akademii, to ja bym się nie zdziwił, jakby tu nie minęło jeszcze z dobre 15-20 lat. A fajnie by było, jeżeli Widzew by o coś powalczył przez te 15 lat, bo jeżeli my staniemy się klubem, który będzie sobie deptał po ekstraklasowych murawach w środku tabeli albo walczył o utrzymanie, bo my nie mamy pieniędzy, no to jest słaba perspektywa dla takiego klubu w mojej ocenie. Jeżeli, powiem więcej, jeżeli my staniemy przy ścianie już teraz i nie będziemy w stanie zrobić czegoś ekstra, czegoś więcej, to w mojej ocenie Widzew powinien po prostu gdzieś tam myśleć o dalszym rozwoju, może jakiś, nie wiem, wyemitowanie akcji w postaci tego, co zrobiła kiedyś Wisła, czy no nie wiem, czy może jakiś inwestor, jakieś poszukiwania, no bo jeżeli my jako tak duży klub, no mówmy się, jesteśmy czołówką w tym kraju, z takim zainteresowaniem, z taką bazą kibiców i zapełnionym stadionem, no to jeżeli my nie jesteśmy w stanie pójść dalej w tej perspektywie, jakie jest teraz, no to trzeba szukać alternatyw i tutaj nie może być dziadostwa, po prostu. Ja jestem kibicem, który nie uznaje dziadostwa i myślę, że takich jest wielu. Mam nadzieję, że my po prostu jako klub będziemy się rozwijać, nie tylko na płaszczyznach takich, żeby się zgadzały Excele, ale też sportowym, no bo to napędza, tak? Każdy by chciał zobaczyć ten Widzew walczący o coś. Ja przecierałem oczy jesienią, jak widziałem Widzew, który walczył z każdym, jak równy z równym i w wielu meczach, których byliśmy skazywani na porażkę, byliśmy zespołem czasem nawet lepszym i po prostu mam nadzieję, że my też pójdziemy w kierunku sportu, a nie tylko zielonych światełek w Excelach i to nie będzie tutaj jakby główny przewodnik tego klubu, bo no wynik to jest wynik. No tak, tym bardziej, że nie jesteśmy, mówmy się, nie jesteśmy bankiem, tylko jesteśmy klubem sportowym, tak? I oczywiście wszystko musi się zgadzać, tak, nikt tutaj, broń Boże, żeby była jasność, nie namawia do tego, żeby klub w jakiś sposób zadłużać czy coś takiego. Tak samo jak mówimy o akademii, to mówimy z troską, bo pewno chcielibyśmy, ja sobie bym życzył, żeby Widzew miał, nie wiem, w perspektywie 10 lat jedną, nie wiem, z 5-6 wiodących akademii w tym kraju, ale doskonale zdaję sobie sprawę, nie jestem naiwny, oglądam tą piłkę od X lat, tak, kibicem Widzewa jestem od 30 lat i zdaję sobie sprawę, patrzę sobie na Lecha Poznań i wiem, ile to czasu, pieniędzy, nakładów kosztowało Lecha, tak, żeby ta akademia wyglądała teraz tak, jak wygląda. I my umówmy się, no my jesteśmy lata świetne od Lecha w tej chwili. Lata świetne, jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży. Ja myślę, że jesteśmy lata świetne w każdym aspekcie. I jedyne... No ale teraz mówimy o tej akademii, tak? I to też nie będzie tak, że tak jak powtarzam, że my z chwilą wejścia na nowy ośrodek dyrektor Szymański będzie miał czarodziejską różkę i nam wyczaruje tutaj kilku fajnych chłopaków. To jest proces, to są lata. I nie nastawiałbym się na to, że Widzew naprawdę będzie stał swoimi wychowankami przez najbliższe lata, bo to jest długi czas pewno, żeby tak było. Oczywiście liczę na to, że jakaś perełka nam się urodzi. Może już nawet teraz tego nie wiemy, ale już tam po Łodziance biega jakiś Iksiński, jakiś chłopaszek młody, nie wiem, 12, 13, 10-letni, 11-letni, który w perspektywie kilku lat będzie dumą naszego klubu. I mam nadzieję, że jakaś tam perełka nam się trafi. Natomiast no, jeżeli my chcemy, tak jak tutaj słyszymy opowieści, że my chcemy tutaj mieć porządną akademię i ją zbudować i czy chcemy produkować takich piłkarzy w miarę regularnie, tak? No bo ja według mnie taka dobra akademia, no to potrafi chociaż jednego piłkarza w sezonie wprowadzić do pierwszej drużyny i go wypromować, tak? To jest wtedy według mnie akademia, która pracuje dobrze, która przynosi zyski klubowi, tak? Minimum jeden zawodnik, którego potrafimy wprowadzić do pierwszej drużyny w każdym sezonie. To jest dla mnie no, niezbędne minimum, jeżeli mówimy
o akademii, która ma przynosić zyski klubowi, a nie być tylko studnią bez dna, tak? No jak najbardziej, no myślę, że tą kwestię akademii już możemy sobie powoli zakończyć, oby z tego było coś więcej niż jest do tej pory. Mam nadzieję, że będziemy stawiać na swoich chłopaków, a jeżeli nie, no to ściągajmy takich, którzy naprawdę dają jakąś wartość, a nie tylko to, co jest do tej pory, czyli na papierze to wygląda nieźle, ale poza tym to no papier nie oddaje tego, co jest w rzeczywistości i tak na razie to wygląda, niestety. Co tu jeszcze można by było poruszyć? Myślę, że... No wiesz, wystarczy, jeszcze tak nawiążę, wspinając to klamrą, wystarczy spojrzeć na drużynę naszych rezerw, tak, które są na dobrej drodze i oby to się udało do trzeciej ligi, bo to też da jakiś tam impuls do rozwoju akademii. Pewnie większe możliwości na ściąganie jakichś utalentowanych chłopców, łatwiej pewno ściągnąć młodego, utalentowanego chłopca do trzeciej ligi niż do czwartej. Na pewno nam to pomoże, ale jak patrzę sobie na tą drużynę rezerw, gdzie wiodącym piłkarzem jest Daniel Mąka i wyobrażam sobie, że Daniela w tej drużynie nie ma, no to myślę, że ten awans by było bardzo ciężko wywalczyć. I to też świadczy o poziomie piłkarzy w Akademii w tej chwili. No myślę, że to jest trafna diagnoza. Ja tak chciałem już, jak stoimy przy tych piłkarzach, transferach i tak dalej, to myślę, że warto też powiedzieć o przedłużeniu kontraktu przez Rawasa, a co za tym idzie też w mojej ocenie prawdopodobnym odejściu Wrąbla. Być może się mylę, ale są dwie opcje. Albo Rawas został podpisany, bo zostaje w Widzewie, albo po to, żeby podbić cenę sprzedażową. Tak? Tutaj dwóch innych rozwiązań raczej nie ma. Jeżeli Rawas zostaje i wierzy w ten projekt w kolejnym sezonie w Ekstraklasie, to bardzo dobrze. Natomiast w mojej ocenie, nawet jeżeli udałoby się go sprzedać, to Wrąbel, nie chcę tutaj mówić, kto jest gorszy, kto jest lepszy, nie mnie oceniać, ale no, jeżeli podpisaliśmy ku temu, żeby zdobyć troszkę większą kwotę, jeżeli chodzi o transfer, to bardzo dobry ruch. Jeżeli Rawas zostaje, to też dobry. Chyba tutaj złej perspektywy w postaci tego podpisu nie ma żadnej. A co do Kuby Wrąbla, no to jak stawiam się na jego miejscu i miałbym siedzieć kolejny sezon na ławce, to raczej bym chciał się rozwijać i grać gdzie indziej. Dlatego to taki temat mocno, mocno bym powiedział tajemniczy. Znaczy wiesz, z tego co tam wróbelki ćwierkają, to Kuba chciałby zostać w Widzewie na następny sezon, natomiast też uważam, że podpisanie Henia Rawasa to jest bardzo dobra decyzja. Przyznam szczerze, że trochę byłem zaskoczony, tak, bo Heniu jeszcze miał z nami roczny kontrakt i pierwsza moja myśl była oczywiście taka, że zawsze lepiej i może nazwijmy to drożej sprzedaż piłkarza, który ma jeszcze w perspektywie dwuletniego kontraktu z twoim klubem niż rocznego. Zawsze można tą cenę troszeczkę podbić. Natomiast wcale to tak nie musi być. Może być tak, że Heniu naprawdę z nami zostanie na przyszły sezon i wtedy właśnie pytanie jest podstawowe, czy Kuba podejmie rękawicę i zaciśnie zęby i będzie walczył o bluzę z numerem 1 w naszej bramce i zostanie w Widzewie. Tym samym Widzew przedłuży kontrakt z Kubą, bo wiadomo, że Kubie kończy się po sezonie kontrakt z naszym klubem. Więc zobaczymy, to na pewno będzie bardzo, bardzo ciekawe. Jest jeszcze młody Krzywański, który przyjeżdża kilka razy w tygodniu, bodajże z tego, co się orientuje, 3 razy w tygodniu jest na treningach u księcia Paryża naszego, u trenera Woźniaka. I pod jego okiem tutaj szlifuje formę, gra w trzeciej lidze. Więc to jest pewno, skoro Widzew się zdecydował na taki ruch, to tutaj nie ma co gadać. Wierzę w kompetencje Andrzeja Woźniaka. To jest jeden z dwóch, według mnie, najlepszych fachowców w tym kraju, jeżeli chodzi o bramkarzy. I absolutnie ufam trenerowi Woźniakowi. Myślę, że ten Krzywański pewno ma coś w sobie, młody, skoro Widzew zdecydował się go wziąć i trener Woźniak dał zielone światło na ten transfer, więc ciekawa będzie ta przerwa letnia. Zobaczymy, czy dalej będziemy mieli nową odsłonę, że tak powiem, rywalizacji o bramkę między Heniem Rawasem a Kubą Wrąblem, czy ewentualnie jeden z nich odejdzie, tak? Ja bym postawił, że Rawas będzie sprzedany mimo wszystko. Myślę, że to byłby ruch taki no mądry. Jeżeli udałoby się tutaj wynegocjować jakąś dobrą cenę, pamiętam jak Rawas był u nas w Red Roomie, to sprawiał wrażenie takiego
bardzo świadomego, inteligentnego gościa. Jak nie piłkarz, tak w formie żartu. I taki gość, który wie, czego chce, raczej z perspektywą nagrania jeszcze wyżej niż Polska Liga, ale taki szanujący tu, gdzie jest, to miejsce, gdzie jest, no bo jednak z Widzewa, no, Widzew go troszkę, że tak powiem, wybił w górę, nie ma co mówić. Oczywiście on też nam pomógł i dał nam wiele punktów, ale też trzeba pamiętać, że ta wiosna taka nie do końca idealna. I jeżeli to byłby ruch sprzedażowy, to uważam, że byłby genialny i za to bardzo bym pochwalił zarząd, bo uważam, że to byłby ruch taki, no, mocno dający boosta finansowego, jeżeli chodzi o różnicę kontraktową w postaci 1 a 2 lat, to jest zawsze pozycja negocjacyjna z poziomu klubu dużo lepsza. Tym bardziej brawa dla Rawasa, jeżeli by na taki układ poszedł i by się zgodził na taki podpis, tak? No bo to też jakby trochę bardziej wiąże zawodnika z klubem, niekoniecznie taki transfer musi się udać, wypalić i tak dalej, więc trzeba, jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce, to oczywiście brawa dla Henia, że dałby klubowi zarobić więcej w takiej materii, która pozwala po prostu wyciągnąć więcej przy 2-letnim kontrakcie. Natomiast co do Wrąbla, no to jeżeli, tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli chciałby walczyć, to jak najbardziej, natomiast jakby patrząc z perspektywy tego, że na pewno chłopak chciałby grać, to pewnie gdzieś tam będzie szukana alternatywa, aczkolwiek szkoda, bo chyba to jest taki chłopak, który da się lubić, natomiast no Rawas chyba ciężko będzie, żeby oddał miejsce w bramce, także myślę, że tą kwestię możemy zakończyć, no i teraz tak... Chyba warto by było... Ja tutaj jeszcze trochę prywaty dodam. Dawaj. mocno team Wrąbel. Chłopak jest w ogóle z Charupi, pod się radza. Jego tata jest Widzewa, tak. Tak, także no tu trzymam kciuki, no ale nie na zasadzie, że on musi grać, tylko zdrowa rywalizacja. Niech wygra. Najlepszy, tak jest. No ja myślę, że tak będzie, natomiast no wiesz, jak to jest, jak jesteś młody relatywnie i chcesz się rozwijać, to zawsze te sentymenty gdzieś tam idą na bok i szuka się alternatywy. Ja mu życzę jak najlepiej, niech się chłopak rozwija i idzie do przodu. Jeżeli da się, żeby było to w Widzewie, to jak najbardziej, ale jeżeli gdzieś będzie to indziej, to też będzie dobrze. No, oby każdy ruch, który będzie robiony z klubu czy do klubu, był po prostu pozytywem i kwestią taką z dużym plusem dla nas. Myślę, że tą kwestią taką wartą poruszenia w ogóle, o której nie wspomnieliśmy dzisiaj, to jest kwestia meczu przyszłego, czyli Mieć Legnica na wyjeździe w poniedziałek. Chcielibyśmy na pewno poznać wasze zdanie, czego oczekujecie od tego meczu, czego oczekujecie przede wszystkim od zespołu Widzewa, czy jakichś już diametralnych tutaj zmian i różnic w postaci stylu, taktyki, formacji, czy założeń meczowych, czy jednak trzymamy się tego już do końca sezonu, co sobie założyliśmy, to w jaki sposób gramy, jak mamy grać, co mamy grać, bez jakichś diametralnych zmian kadrowych, czy jednak idziemy w kierunku, że skoro Śląsk gra jeszcze gorzej i raczej mało prawdopodobne, żeby coś się poprawiło w tej materii, to po prostu próbujemy tutaj różnych alternatyw, być może trochę większy wymiar czasowy dla zawodników, którzy do tej pory grali mniej. Czy jednak idziemy twardo, kurczowo, trzymamy się tego, co do tej pory po prostu nie wychodziło? Wiesz co, ja mam takie nieodparte wrażenie, że ten mecz to takich meczów tak zwanych pułapek, tak, bo pewno duża część kibiców powie, no z kim tutaj się nie przełamać, jak z Miedzią, tak? Która jeszcze tutaj w tej kolejce, która się zakończyła, spadła już definitywnie z ekstraklasy i pewno każdy z kibiców będzie liczył, że no ta Miedź to będzie ta drużyna, na której Widzew się odkuje, Widzew się przełamie, bo to już jest spadkowicz, tak? I pewno będą tego chcieli, natomiast ja mam w głowie te mecze w Legnicy naszej, które nie były nigdy łatwe, szczególnie w ostatnim czasie. Ale pytanie było, czego my byśmy oczekiwali, no to jeżeli ty się wypowiadasz, to chciałbyś, żeby Widzew zagrał teraz Tak, ja bym chciał, żeby Widzew nie zmieniał, bo ja uważam, nie dałbyś że... szansy zawodnikom, którzy do tej pory grali mniej? Znaczy nie, mi chodzi o jakieś tam, bo pojawiają się jakieś
głosy właśnie o stylu, o taktyce i tak dalej. Ja jednak wychodzę z założenia, że nie wiem, no, wszyscy wiedzą, jak gra Guardiola, tak? I mimo to on nie zmienia i cały czas tylko po prostu doskonali ten swój system gry. I tak samo mam wrażenie, robi trener Niedźwiedź, aczkolwiek tutaj wiadomo, że przepaść, jeżeli chodzi o umiejętności wykonawców. Natomiast ja bym chciał, żeby trener Niedźwiedź był jednak konsekwentnym trenerem. Ja sobie cenię konsekwencje. Uważam, że już jesteśmy na tyle bezpieczni, że... Nie wygraliśmy, Sławku. Ja wiem, ale wyobrażam sobie, że jesteśmy już na tyle bezpieczni, że no, według mnie już nam naprawdę nic nie grozi. Tak? Musiałaby jakiś Armagedon istny się wydarzyć, żeby Widzewowi coś zagroziło jeszcze, jeżeli chodzi o sprawy tutaj bytu w lidze. I chciałbym, żeby trener był konsekwentny i chciałbym, żeby ta konsekwencja zwyciężyła w sensie tego, żebyśmy się przełamali. Natomiast uważam, że ten mecz będzie ciężkim meczem, bo nam w Legnicy ciężko się grało. Ci piłkarze już mając świadomość, że spadli, ta presja mogła spaść z ich barków. Pewno wielu z nich, smakując tej ekstraklasy, może chciałoby w niej zostać, więc wiedzą, że te ostatnie 4 kolejki to jest dobre okno wystawowe i moment, żeby się popromować. Więc ten mecz właśnie według mnie nie będzie łatwy, natomiast liczę na to, że jednak ta konsekwencja zwycięży i może uda się przywieźć punkty, tak? Nie byłbym szczęśliwy oczywiście, gdyby widzę tam zremisował, tak? Bo to by nie był powód jakiś do dumy i chwały, natomiast od czegoś trzeba zacząć i ten remis nawet wziąłbym jako taki omen pozytywny na przyszłość, żeby w końcu zdobyć jakieś punkty i przerwać tą spiralę, w którą wpadliśmy. Natomiast obawiam się, że jeżeli tam byśmy polegli, to może naprawdę wylać się kubeł pomyj na tą drużynę, bo każdy będzie mówił, no nie, no, że nawet ta Miedź Legnica ostatnia, która jest spadła, nas bije i wtedy może być naprawdę nieciekawy. No, co tu tutaj dodać? No, tak naprawdę mecz taki chyba pułapka, jak powiedziałeś. Jedziemy do zespołu, który jako drużyna pokazał się z jak najgorszej strony, natomiast indywidualność posiada. Zizu, wycisz mikrofon, jeżeli możesz, proszę. No, chociażby taki Dominguez, tak, który tutaj, no, widziałbym go, widzę, wiesz, szczerze mówiąc, jest to zawodnik, który chyba ma to, czego nie ma, czego nie daje, może nie to, że nie ma, bo to brzydko zabrzmi, ale to, czego nie daje Julek, czyli asysty. No, chciałbym, żeby ta plotka być może była prawdziwa, bo to jest taki zawodnik, który przydałby się po prostu. To jest zawodnik, który ma to coś. Już gdzieś w pierwszej lidze wspominaliśmy o tym i pojawiały się tam różne głosy na temat właśnie Domingueza i no, jeżeli dałoby się cokolwiek zrobić w tej materii, żeby go ściągnąć do Widzewa, to ja bym to robił. No i zgadzam się z tym, że tutaj każdy zawodnik Miedzi Legnica w każdym spotkaniu do końca sezonu mimo tego spadku będzie robił wszystko, żeby indywidualnie pokazać się z jak najlepszej strony, bo to zawsze jest lepsza pozycja negocjacyjna, jeżeli chodzi o kontrakt, jeżeli chodzi o zespół ewentualny, który będzie się interesował danym zawodnikiem i tak dalej, i tak dalej. Więc to na pewno nie będzie łatwy mecz. Aczkolwiek no, nie zgadzam się z tym, że remis tutaj powinien być jakąś tam, znaczy inaczej, że remis będzie początkiem czegoś dobrego. Nam jest potrzebne wyraźne zwycięstwo, takie jest moje zdanie. Nam jest potrzebne takie zwycięstwo z przytupem ze 3-4-0, zwycięstwo z polotem, z taką grą, którą prezentowaliśmy jesienią. Myślę, że tylko to jest w stanie na ten moment obudzić i pobudzić ducha w tym, ducha zwycięstwa i mental i tak dalej w tym zespole. Wydaje mi się, że takie zwycięstwo nam jest potrzebne. Do tej pory prezentowaliśmy się lepiej na wyjazdach niż u siebie. Myślę, że to też jest kwestia warta poruszenia. I jeżeli nie w Legnicy, to gdzie? Może tak. Chyba nie widzę łatwiejszego meczu, jeżeli chodzi o oczywiście czysto statystycznie spadający zespół, bardzo dużo porażek i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że to jest... Znaczy wiesz, ja się z tobą w pełni zgadzam, że rzeczywiście fajnie by było wygrać, natomiast wychodząc z założenia, że wiesz, że wpadliśmy w tą spiralę tych porażek i taki straszny marazm,
To wiesz, to że tak zacytuję klasyka, lepszy remis niż wiadomo, wiadomo co, Nie, no tak? tak, tylko przepraszam, bo też jem kolację dosyć późno. Wydaje mi się, że no, jeżeli miałby się taki mecz przydarzyć jeszcze w tym sezonie, o to mi chodzi. Mecz taki, który wiesz, nas napędzi, jeszcze pokaże, że nie wiem, że potrafimy po prostu zapierdalać, że potrafimy jako zespół pokazać po prostu to, co potrafiliśmy zrobić jesienią, że mamy jaja, że mamy charakter, że mamy polot, że mamy zespół, który potrafi zaskoczyć, zagrać na jeden kontakt, uderzyć z dystansu, zaskoczyć jako Beniaminek, no grą, którą nie każdy się spodziewał, że będziemy prezentować jesienią, a to potrafiliśmy. Nie wierzę, że nagle zapomnieliśmy, jak się gra w piłkę. Dlatego mam nadzieję, że jeżeli taki mecz ma się przydarzyć, to właśnie tam, no bo gdzie indziej tak naprawdę. Mamy Zabrze, które no jest to, może w Łodzi się nam z Górnikiem gra całkiem nieźle, natomiast będzie Podolski, różnie może być w tym meczu, także ciężki mecz, Korona u siebie, która jest w dosyć dobrej formie, ta Korona to zawsze nam napsuje krwi. Co tam jeszcze mamy? Miedź Legnica i Radomiak, który też mimo wszystko jest w formie i całkiem nieźle sobie radzi. Gramy na wyjeździe, gdzie też nam się bardzo ciężko gra i pamiętam taką wygraną po bramce Dario Cristo z 30 metra, ale to są ciężkie mecze tak naprawdę, no raczej tereny czy tam kluby mocno na mnie przychylne, pijące krew, tak? No Korona przyjedzie, to wiadomo, tak? Jak oni będą nastawieni, żeby na Wizywy wygrać. Radomiak u siebie to samo, tak? Mocne powiązania z Ległą, więc jasna sprawa, że na Wizyw też się napiją krwi, żeby tylko z nami wygrać. Górnik Zabrze, no to wielki klub, wielcy kibice, wielka drużyna, jak nisko by nie upadła, to zawsze klub jest wielki i to na pewno jest jeden z takich klasyków w Polsce. Widzę w Górnik, z kim Górnik by nie grał, z tych dużych zespołów, to zawsze jest to wielki mecz i tak samo myślę, że z Widzewem. No i to jak miałbym losować, to tylko ta Miedź nam, tak bym powiedział, to tylko ta Miedź się wydaje takim meczem, gdzie naprawdę możemy sobie zbudować mental, no bo reszta, no to jeżeli zagramy w tych spotkaniach z Górnikiem, czy z Radomiakiem, czy z Koroną, w taki sposób jak graliśmy ostatnio z Zagłębiem, czy chociażby wcześniejsze mecze, no to dostaniemy w cymbał, tak mi się wydaje. To ja teraz jeszcze... No śmiało. Ja uważam, jedną rzecz chciałem jeszcze tutaj powiedzieć, że uważam, że gramy tragicznie u siebie, punktujemy tragicznie u siebie i to jest jedyny powód, dla którego można mówić, że w ogóle na wyjeździe gramy lepiej. U siebie gramy punktujemy tragicznie, a teraz taka moja teoria jest tego typu, że jadąc na wyjazd drużyny częściej się przed nami otwierają, czyli gramy mimo wszystko bardziej polską piłkę, czyli konterka. Bardziej dbamy o to, żeby nie stracić bramkę. A wynika to z tego, że po raz kolejny, że brakuje nam jakości. Jeżeli przyjeżdża do nas drużyna do domu i ustawia się na swoim polu karnym, to trzeba mieć odpowiednich zawodników na to, żeby złamać tą obronę. Dlatego udało nam się w tym roku tylko 5 razy wygrać u siebie. Tak mi się wydaje. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie. Właśnie jestem ciekaw, co uważacie w związku z tym. Jeżeli chodzi o to właśnie spotkanie u nas, to przed chwilą właśnie to powiedziałem, że to też jest warte przeanalizowania, co się dzieje, że na Widzewie nasz stadion nie jest twierdzą. Bo jednak no każdy sobie wyobrażał, że na wyjazdach będzie ciężarówka, ale jak przyjedzie ktoś do Łodzi, to jedziemy z nimi do spodu. A tutaj wręcz bym powiedział, że jest odwrotnie. U siebie, jak przyjeżdża ktokolwiek do nas, to raczej jest trzęsienie porów i mamy ciężary po prostu. Mam wrażenie, że to przeciwnika bardziej mobilizuje przyjazd na Widzew niż nas samych. Nie wiem, bo to trochę tak samo jak z tymi pieniędzmi, tak? Ile byśmy nie mieli, to zawsze ich brakuje. I trochę mam takie samo wrażenie, że z tym graniem u nas jest podobnie, tak? Nieważne w jakiej lidze graliśmy, zawsze była teoria, że mamy zawodników, którym plączą się nogi przy takiej atmosferze, przy takim stadionie, przy tylu kibicach i tak dalej. Nie potrafię znaleźć na to rozwiązania, ani teorii, która byłaby najbliższa prawdy.
bo nie mam. Dla mnie to jest ten sam temat, co z pieniędzmi. Bardzo, bardzo pochodne, bardzo blisko siebie upadające, wręcz bym powiedział. Czym więcej zarabiamy, tym mniej mamy. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że wydatki większe i tak dalej, bla, bla, bla. Natomiast to jest bardzo blisko upadające siebie w mojej ocenie. To samo tłumaczenie było w trzeciej lidze i w drugiej, kiedy graliśmy i miewaliśmy takie mecze w Łodzi, gdzie wstyd było patrzeć na to i było tłumaczenie, że wielu zawodnikom po prostu brakuje mentalu do grania przy takich trybunach, przy takiej atmosferze, że było to tłumaczone, że po prostu mamy ciężary z tym, żeby udźwignąć to. Ten ciężar tego spotkania, grania przed kilkunastotysięczną publicznością. Dzisiaj gramy w Ekstraklasie, jest ten sam temat. Aczkolwiek no, trzeba sobie powiedzieć, że te wyjazdy za trenera Niedźwiedzia zostały poprawione, bo nie wiem, czy pamiętacie, był taki moment, kiedy na wyjeździe kompletnie nic nie. Chyba to była, nie chcę skłamać teraz, ale chyba chodziło o awans z drugiej do pierwszej, już nie pamiętam, bo praktycznie tych awansów, nieawansów i walki, nie walk, to my mieliśmy tyle na przestrzeni tych ostatnich tych lat, że człowiekowi może się wszystko popieprzyć, brzydko mówiąc, natomiast myślę, że to jest też jeden z dużych aspektów do poprawy, ważnych aspektów może tak, bo dużych to może nie, ale ważnych na pewno, bo jednak mamy atmosferę jedną z lepszych pewnie w Polsce, mamy trybuny praktycznie w 100% zapełnione, co powinno być dużym bonifikatem dla zespołu, dla klubu, dla trenera, dla każdego zawodnika, mieć za plecami cały stadion fanatyków, widownię, która w większości meczów stoi, jak nie we wszystkich, widownię, która jest na dobre i na złe, mimo tych dramatycznych, przepraszam, wyników, bo jednak to, co powiedziałem wcześniej, trzeba sobie powiedzieć, że na wielu stadionach w Polsce po takiej dramatycznej wiośnie już nie byłoby tak spokojnie, jak jest u nas na Widzewie i mimo wszystko wspieramy ten zespół. Oczywiście pojawiają się różne głosy i wyzwiska, no ale słuchajcie, to nie jest teatr, to nigdy nie będzie teatr, to nigdy nie będzie balet i nikt za nikogo nie może odpowiadać. No, na każdym stadionie, nawet na tym, że najgrzeczniejszym, pojawią się zawsze trolle, pojawią się zawsze patusy, pojawią się zawsze debile, ale pojawią się też ludzie ci, którzy by zaklepali tych piłkarzy na śmierć, nawet jakby było dramatycznie, więc żadna skrajność nie jest dobra, tak jak o tym wcześniej wspomniałem, także nie potrafię tego sprecyzować, dlaczego jest tak u nas na stadionie, dlaczego my mamy duże problemy, żeby u siebie prowadzić grę. Mam wrażenie, że to przeciwnicy bardziej cieszą się z tego, że zagrają u siebie niż my u siebie w domu. Znaczy, wiesz co, ostatnio fajne słowa powiedział Wukowicz po tym wygranym meczu z nami. I generalnie ja też mam taką diagnozę na to, że Widzew w ogóle jest, nie wiem, jednym z pięciu największych klubów w tym kraju. I to ta nasza czasami wielkość, szczególnie w meczach domowych, przytłacza drużynę. Tak? To trzeba mieć naprawdę bardzo dobrych jakościowo piłkarzy, żeby unosili wielkość danego klubu. Każda drużyna, która przyjeżdża do nas, jest świadoma, że dzięki temu, że mamy tak fantastyczny tutaj klimat na Widzewie, pełne trybuny, to nasza drużyna jest zmuszona do tego po prostu, żeby atakować. Tak? Każdy oczekuje tutaj zwycięstwa, więc te drużyny nastawiają się na to, że będą w stanie Widzew dziubnąć z tej przysłowiowej konterki. I tak właśnie powiedział na konferencji Wukowicz coś takiego, że on wiedział, że jeżeli Piast strzeli bramkę, to te trybuny będą ciężarem dla tej drużyny. I ja się z tym po części zgadzam. Uważam, że w takim klubie jak Widzew niestety, no tej jakości musi być więcej, żeby ci piłkarze dźwigali ciężar gry w tak dużym klubie. Bo mówię, no to jest naszym wielką naszą nobilitacją, wielkim naszym szczęściem, ta historia, ta otoczka naszego klubu. Sławek, przepraszam, że ci przerwę, to nie mając pieniędzy, lepiej nie mieć też kibiców. No tak, tak, bo taniej organizacja meczów wtedy wyjdzie, wiadomo, nie? W ogóle z tymi pieniędzmi to też jest dla mnie jakiś matrix totalny, ale to pewnie byłby temat na oddzielny program, bo ja mam wrażenie, że w tym Widzewie ciągle permanentnie nie ma pieniędzy i to też jest dla mnie zagadkowy temat, jako dla takiego zwykłego kibica. Też wielu rzeczy po prostu nie rozumiem, które biorę na logikę.
To tak, z piłkarzami. Ciągle karmiono nas tekstami typu, no nie no, w niższej lidze żaden piłkarz jakościowy nie przyjdzie do niskiej ligi, tak? Jak będziemy Nie w może to widzieć. ekstraklasie, tak, jak będziemy w ekstraklasie, to inna bajka, tak? Teraz jesteśmy w ekstraklasie i też słyszę, że na nic, na nikogo nas nie stać, tak? A nie wiem, kluby pokroju Warty Poznań, jak patrzę na ich kadrę, to też tam może nie ma jakichś asów, no ale stać ich na przykład na takiego Zrelaka. Jagiellonie Białystok też jest, było stać na Guala czy Imaza, gdzie tutaj nawet dyrektor Wichniarek w naszym pokoju powiedział, że my jesteśmy... Finansowo stoimy podobnie do Jagiellonii. Tak, jesteśmy na poziomie Jagiellonii, jeżeli chodzi tutaj o finanse, więc ja się też zastanawiam, bo też jesteśmy karmieni tekstami typu, że wszystkie okienka transferowe są przygotowane z półrocznym wyprzedzeniem. Sam dyrektor Wichniarek u nas wielokrotnie o tym mówił, że gdy kończy się na przykład letnie okienko, to oni już wtedy zaczynają robić zimę i tak dalej. No to jest dla mnie kolejny temat do dyskusji. Jak ci piłkarze są skautowani? Jak wygląda właśnie dobór ich do Widzewa? Teraz jak słyszymy o latem, że przyjdą do nas trzej piłkarze, że są planowane trzy transfery, to jestem przerażony, bo pewnie to jest wyświechtane słowo, że ten drugi sezon dla Beniaminka jest zawsze trudniejszy. Takie hasło, slogan, który od lat funkcjonuje w naszej piłce, ale po części jest w nim ziarno prawdy. Zawsze ten drugi sezon jest taką weryfikacją dla każdego Beniaminka. Sławku, no tak trzeba sobie chyba powiedzieć, że ta wiosna trochę weryfikuje. W sumie może dobrze, że się przydarzyła teraz, bo jeżeli... Znaczy właśnie przerwałeś mi, ja chciałem to powiedzieć, że bo tak może dzisiejszy ten Red Room jest, no nie jest jakimś tutaj, że tak powiem, euforycznym, hura, optymistycznym nastroju, no bo jesteśmy w takiej rzeczywistości, jakiej jesteśmy i ciężko tutaj się uśmiechać i być super zadowolonym. Natomiast jakbym miał znaleźć promyczek nadziei w tym wszystkim, to widzę go po pierwsze w konsekwencji niedźwiedzia, bo jestem totalnie tym niedźwiedź, aczkolwiek to też nie jest tak, że ja trenera niedźwiedzia zagłaskuję na śmierć, bo ja widzę też rzeczy, które mnie osobiście się nie podobają, widzę też błędy, które popełnia, natomiast uważam, że to jest jeden z dwóch, trzech najzdolniejszych polskich trenerów w tej chwili. I absolutnie nie wyobrażam sobie, żeby nie poprowadził Widzewa w przyszłym sezonie. Mam nadzieję, że dostanie odpowiednie narzędzia, ale do czego wiążę? Następnym promyczkiem nadziei, tej przechujowej, nazwijmy to, sytuacji, pozwólmy sobie już tak powiedzieć dobitnie, jesteśmy jednak pokojem kibiców, to jest to, że może właśnie w klubie ta bańka mydlana pękła właśnie i mam nadzieję, że do wszystkich dotarło, że ta drużyna może mieć naprawdę duże ciężary bez konkretnych wzmocnień, żeby utrzymać ekstraklasę dla Widzewa w przyszłym sezonie. To ja odbiję piłeczkę, bo pamiętasz, jak zaprosiliśmy tutaj dyrektora Wichniarka, to ta sytuacja wiele nie różniła się od tej, co jest dzisiaj. Oczywiście przegraliśmy więcej spotkań i tak dalej, ale jednak dyrektor Tomasz Wichniarek no, miał, jakby widział, w którym kierunku to idzie. Widział to, że ta wiosna jest no mega słaba, bo to był mniej więcej, to się złożyło na ten czasowo, na osi czasu z tą aferą o boiska i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj prezes też kilkukrotnie już na Twitterze wspominał o tym, że nie będziemy szastać pieniędzmi, że nie będzie nie wiadomo czego, jeżeli chodzi o okienko transferowe letnie, że nie ma czego się tutaj nastawiać na jakiś boom. I to mnie martwi, bo ty z jednej strony patrzysz na to, ja też w sumie patrzę na to z tej perspektywy, że wydarzyła się taka wiosna, to tylko jeżeli się utrzymamy, pozwoli spojrzeć trenerowi na zawodników z perspektywy takiej, że nie radzą sobie w sytuacji, kiedy ten zespół jest w dołku, tak? I to być może gdyby to się nie przydarzyło, oczywiście plusem jest tego, że nie będzie nas to prawdopodobnie kosztować spadkiem, natomiast gdyby tak się przydarzyło, to być może trener nawet nie miałby okazji tego nauczenia się w Widzewie, no bo wyobrażam sobie, że jeżeli Widzew by spadł i to w takich okolicznościach, będąc na trzecim miejscu jesienią i nagle by spadł po tak dobrej jesieni na wiosnę, wygrywając tylko jedno spotkanie, to ciężko mi sobie jest wyobrazić, że jednak trener by dalej z nami był, mimo tego, że go wspieram i uważam, że powinien być dalej trenerem i podoba mi się styl prowadzenia zespołu, mimo że byłem wielkim krytykiem i chyba pierwszym krytykującym trenera Niedźwiedzia w pierwszej lidze na tamtą wiosnę, gdzie udało nam się
no, świńskim truchtem, że tak powiem, awansować w ostatniej kolejce. Natomiast jeżeli Widzew ma się rozwijać, to tutaj dwa transfery nie pomogą. Jeżeli trener Niedźwiedź przede wszystkim ma się rozwijać, a trener Niedźwiedź jest, że tak powiem, głową tego projektu, to on tutaj decyduje. Mam nadzieję, że on decyduje w pewnym stopniu, kogo chce, a kogo nie chce. Mam wielką nadzieję, że tak jest i mam nadzieję, że to tutaj dyrektor sportowy i trener decydują o tym, kto w tym Widzewie będzie grał, bo jeżeli tak nie jest, to w ogóle pretensje do trenera Niedźwiedzia powinny być jak najmniej. Mam nadzieję, że ta patologia w Polsce, gdzie prezesi albo właściciele wywierają presję na sztabie szkoleniowym, kto ma być, a kto nie ma być w klubie, mam na myśli tutaj zawodników, że więcej tego nie ma, bo przecież w polskiej lidze nieraz tak było, że czy prezesi, czy właściciele wybierali presję i to oni finalnie decydowali, kto do klubu miał dołączyć, kto nie. Wydaje mi się, że trener Niedźwiedź potrafi naprawdę wykrzesać wiele dobrego z zawodników, którzy już de facto byli skreślani przez kibiców. Także ja mam wielką nadzieję, że to trener decyduje z dyrektorem tutaj, że trener po prostu jakby nakreśla kierunek, w którym mielibyśmy pójść, bo to on tak naprawdę de facto decyduje o tym, jak Widzew będzie grał. Dyrektor jest od tego, żeby te cele zrealizować albo przedstawić podobne, które są w zasięgu finansowym dla klubu w danym momencie. Natomiast no, to są dwie najważniejsze osoby w mojej ocenie, które odpowiadają za to, jak ten zespół będzie prowadzony, jak będzie wyglądał. I nie podobają mi się po prostu, nie podobają mi się te, to nie podoba mi się podejście zarządu, nie podoba mi się to, w jaki sposób jest mowa o tych transferach. Myślę, że gdyby odwrócić tą sytuację i gdybyśmy zagrali tak fatalną jesień, jak zagraliśmy wiosnę, ale wiosną byśmy zagrali dobrze, to zimą byśmy robili nie wiadomo jakie transfery i ratowalibyśmy, nie patrząc na budżet, na kontrakty, na nic, skupowalibyśmy pewnie zawodników już na teraz, którzy będą w stanie pomóc zespołowi i wtedy by się pieniądze pewnie znalazły, więc troszkę mi się to kłóci z tym brakiem pieniędzy, bo po prostu finalnie i tak Widzew będzie musiał zrobić transfery, finalnie i tak będą musiały być kominy. Nie ma czegoś takiego jak zespół piłkarski, w którym nie ma kominów płacowych. Nie ma. Nie, no wiesz, to jest normalne, ale... słuchaj, chcesz mieć lidera. Nie ma, ostatnio była taka mowa, tylko dokończę to gdzieś tam w La Lidze o właśnie kominach płacowych i tak dalej. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli masz zawodnika, który daje dwa razy większą jakość, to jak możesz mu płacić tyle, który zawodnikowi, który nie daje takiej jakości? No to jest to samo, jakbyś pracował w jakiejkolwiek pracy. Jeżeli jesteś najlepszy, to zarabiasz najlepiej. Jeżeli jesteś średni, to zarabiasz średnio. No to jest proste, kij ma zawsze dwa końce, natomiast no nigdy tego nie ominiemy. Jeżeli chcemy być na arenie międzynarodowej, a co to, inaczej ligowej, tej polskiej szarej rzeczywistości, być kompetytywni, to też musimy być kompetytywni, jeśli chodzi o finanse. Jeżeli tego nie będzie, to wielkiego Widzewa też nie będzie i nie ma co tutaj czarować. Tak? Jeżeli dyrektor sportowy powiedział, że jesteśmy na poziomie Jagiellonii, jeżeli chodzi o nakłady finansowe na pierwszą drużynę, to ja oczekuję tego, że Widzew też będzie w stanie kontraktować zawodników pokroju Imaza czy Guala, którzy oczywiście Gual teraz idzie do Legii i tak dalej, no bo dostał więcej. Natomiast nie zmienia to faktu, że jakby porównać zawodników, którzy są, jakich ściąga Jagiellonia do siebie, jakich my ewentualnie ściągamy bądź nie ściągniemy, bo nie mamy pieniędzy, no to jednak różnica jest diametralna i każdy by powiedział, no to jak, Jagiellonia może mieć takich dwóch czy nawet trzech, a my nawet jednego? No wiesz, ja ale, to, ale to Tomek, to Wichniarek to tłumaczył, że po prostu Jagiellonia ma sporo zawodników, czerpie sporo zawodników swojej akademii. No i nie płaci im tyle, nie musi płacić im tyle, co inni na rynku. No to też jest przykład na to, jak szkodliwym przepisem jest przepis o obowiązku gry młodzieżowcem. Mieliśmy też świetny przykład w zeszłym roku. A Meju mogliśmy mu zaproponować 8000 zł. Ile dostał w pieście? 40, 60? No to i następna sprawa. Teraz, żeby grać w ekstraklasie, to jest też, jesteśmy też świetnym przykładem. Żeby grać w ekstraklasie, tym młodzieżowcem nie może, jeden to jest za mało, dlatego że przez cały sezon nie utrzyma formy, zdarzają się kartki, zdarzają się kontuzje, wychodzi wtedy, że potrzeba do jakiejś zdrowej rywalizacji około trzech zawodników,
w wieku do 22 lat, tak? I ty musisz tym trzem zawodnikom płacić około 60, żeby oni naprawdę byli na poziomie, musisz płacić około 50-60 tysięcy złotych. To są jakieś ja rozumiem jeszcze, że oni mieliby umiejętności za tą kasę, ale nie mają. I teraz przychodzi zawodnik, który jest kluczowy dla klubu i on mówi prezesie, no ten gówniarz gra za 60 tysięcy, sorry, ja chcę 80, ale Łukasz, 120, ale Łukasz, bo ja decyduję o obliczu tego zespołu, a on to się dopiero ale no to jest... Tak, to jest patologia, my już rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, że przepis o młodzieżowcu to jest patologia, to zepsuło całkowicie rynek, jeżeli chodzi o tych młodych piłkarzy i to jest patologiczny ale panowie, przepis. Ale stówkę w dzisiejszych czasach ekstraklasy trzeba dać za wiodącego piłkarza i takie są fakty. To, że młodzieżowcy zarabiają za dużo, to jest prawda i bez dwóch zdań, natomiast znaczy za dużo. Inaczej, na całym świecie tak naprawdę te pieniądze są przeogromne i dla wielu ludzi te kwoty zarabiających przez piłkarzy młodych to są bardzo duże, natomiast no, tak wygląda dzisiejsza piłka, ale jeżeli chodzi o tych wiodących zawodników, to umówmy się, no, jeżeli chcesz mieć gwiazdę w zespole, w mojej ocenie na dzień dzisiejszy mamy takiego zawodnika jak Bartek Pawłowski. To jest nasza gwiazda, nie ma o czym mówić. Jest on i takie gwiazdeczki, które myślą, że są gwiazdeczkami, natomiast prawdziwą gwiazdą tego zespołu, która ciągnie do przodu, która daje przede wszystkim coś i możesz oczekiwać i spodziewać się tego, że Bartek coś zrobi w każdym meczu na plus. Może będzie miał słabsze mecze, natomiast zawsze jest blisko asysty, blisko bramki. Jak nie słupki, to bardzo groźna sytuacja dla przeciwnika. Przepraszam, dla nas wykreowane, dla kolegów w zespole. Także my musimy naprawdę, musimy mieć kozaka, po prostu musimy mieć kozaka. Taki Ramirez, o którym tutaj był grzany temat, no to był zawodnik, który jakby się udało, to pewnie te parę punktów więcej byśmy wygrali. Pewnie te stykowe sytuacje z meczy typu Jagiellonia, to pewnie byśmy przyciągali na swoją szalę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no nie udało się i musi być jakaś alternatywa, tak? Ale jeżeli ja słyszę, że Jagiellonia jest na naszym poziomie, oczywiście ci młodzieżowcy, tak jak wspomniałeś, okej, okay. Natomiast jeżeli jesteśmy na poziomie finansowym, jeżeli chodzi o kontrakty na poziomie Jagiellonii i pewnie kilku zespołów, to też oczekujesz, że jednak coś pozytywnego w tym zespole się pojawi. Jednak z roku na rok Widzew będzie, powinien przynajmniej płacić więcej, no bo taka jest kolej rzeczy. Nie będziemy się cofać do tyłu, nie będziemy płacić tyle, ile w pierwszej lidze. I tego się nie da. Tutaj prezes wspominał kilkukrotnie, że kiedy w Zagłębiu Lubin był prezes, to kwoty były takie, kiedy on odszedł i minęło tam 2 czy 3 lata, to zobaczył, jakie są kwoty, to się złapał za głowę. No słuchajcie, no. Ale słuchajcie, dla mnie informacja, którą rzeczywiście mógł on wypowiedzieć, natomiast jeżeli jest prezesem, to on ma znaleźć na to remedium, bo mówienie cały czas, że jego to przeraża, no to okej, okay, to jest dla mnie informacja. No ale cholera, realia są takie, a nie inne. No to jesteś, prowadzisz biznes, to możesz mieć dwa podejścia do życia, narzekać wszystko, albo odnaleźć się w rzeczywistości. No kurde. Znaczy ja wychodzę, wiecie, z założenia, że rozmawianie na takie tematy, że, no, że w drużynie nie może być kominów płacowych i tak dalej, grając już w ekstraklasie i chcąc robić jakiś tam progres. Nie mówię, żebyśmy my robili skoki jakieś gigantyczne, tak, ale chociaż robić po kolei jakiś progres coroczny, no to można włożyć między bajki. No jak chce się mieć jakość w drużynie, chce się mieć dwóch, trzech wiodących piłkarzy, którzy będą ciągnęli tą drużynę, to tak jak tutaj już było poruszane, no trzeba im zapłacić więcej i to jest naturalne, że zawsze są w drużynie piłkarze, jak to się mówi kolokwialnie po piłkarsku, którzy noszą fortepian i ci, którzy na nim grają, tak. Ci, którzy na nim grają, to robią tą różnicę właśnie w drużynie i tacy piłkarze zawsze będą zarabiali więcej. Nie da się zbudować fajnej drużyny, która będzie robiła progres, która będzie się wspinać po tych szczeblach ekstraklasy na przeciętniakach, którzy będą mieli wszyscy podobne kontrakty i tak dalej. No, w ten sposób się nie rozwiniemy nigdy. Nie, no, od czasu do czasu zdarzy się Otto Rehhagel i reprezentacja Grecji, która z przeciętniaków naprawdę stworzył zespół, mówię zespół, ale to jako kadra. To się czasami zdarza, natomiast umówmy się,
to nie jest reguła, na której można opierać przyszłość klubu, tak? No właśnie tak powiedziałeś, czasem się zdarzy, tak? A my chcemy, żeby ten Widzew jednak się rozwijał systematycznie, a nie zrobił jakiś skok jeden na bank, że tak powiem, a później popadł w jakąś szarzyznę na kolejne lata. Ja natomiast mam wrażenie, że tak jak mówię, no, tylko krowa nie zmienia poglądów. Mam nadzieję wielką, może jestem naiwny, ale liczę na to, że i w klubie osoby też odpowiedzialne za tą politykę naszą transferową, za sport, też ta runda da im dużo do myślenia, będą mieli jakąś refleksję, bo uważam, że trzy transfery, o których mówiliśmy, no to jest bardzo stąpanie po bardzo cienkim lodzie. Też biorąc pod uwagę to, że wiemy, jak wygląda rynek transferowy, wiemy, jak wyglądają transfery. Mówi się kolokwialnie, że jak się sprawdzi 50% piłkarzy sprowadzonych do klubu, to jest bardzo już dobry wynik. Więc umówmy się, tak? Jakbyśmy chcieli sprowadzić trzech zawodników, to wyobrażam sobie, że idąc tym tokiem myślenia i idąc tym kanonem, że jak się sprawdza 50%, to jest dobrze, to wyobrażam sobie, że jeden nam wypali. Jeden będzie taki, że raz zagra dobrze, raz słabo, a jeden nam zupełnie nie wypali, tak? Więc też musimy się z tym liczyć. Pamiętamy też pewnie z przeszłości, że my często czekamy na tych piłkarzy. I ciągle jest gadanie takie, które też mnie osobiście już zaczyna mocno męczyć, że my ciągle czekamy na kogoś. A to czekamy na Letniowskiego, a to czekamy na Szechu, a to czekamy na tamtego, a to czekamy na innego. No Widzew to nie jest do kurwy nędzy poczekania, tak? To jest duży klub polski, jeden z największych. Ja oczekuję, że tu mają przychodzić piłkarze gotowi, tak? Ja mogę poczekać na zawodnika, nie wiem, 3-4 kolejki, ale nie pół roku, czy tak jak dłużej na niektórych ale czekamy. W tym pół roku z Lidzu to jest tak praktycznie co runda. No ale teraz naprawdę pojawi się dużo ciekawych nazwisk na rynku i ja naprawdę jestem ciekaw, któregokolwiek z tych zawodników będziemy w stanie, który będzie oczywiście Januszowi i pod warunkiem, że będzie Januszowi odpowiadał, ale kurczę, Dominguezy, nie Dominguezy, naprawdę jest kilku zawodników, które spełniają jeden nasz warunek. Kończy im się kontrakt. Ciekaw jestem, o ilu z nich usłyszymy, że jednak do nas trafili, a nie przy okazji anegdotek pana prezesa Mateusza Drużdża, że no tak, byliśmy jego tam blisko, ale to coś się tam na Twitterze stało, a to coś tam, a to nie możemy, bo kominów nie można. Łukasz, jeżeli tak wspominasz o tym Dominguezie z Miedzi, tak? No to ja tak, oczywiście, ja uważam, że on w sytuacji, kiedy takich zawodników... Dokończ. My potrzebujemy takich zawodników. Ja rozumiem, że nie jesteśmy w stanie rywalizować z Lechem. Nie jesteśmy w stanie... Chciałem to powiedzieć, wiesz, że gdybyśmy my rywalizowali o niego z Legią, czy z Lechem, czy z Pogonią Szczecin, to pewnie nie mielibyśmy szans, ale jeżeli... Oczywiście, jeżeli że tak. Mielibyśmy o Domingueza rywalizować z Jagiellonią, czy z inną Koroną, czy Wartą i nie bylibyśmy w stanie wyrównać ofertę albo troszkę ją polepszyć, to nawet to ja w ogóle... To o czym my rozmawiamy wtedy? No więc właśnie, no to kurde, umówmy się też, że to znaczy, to jest wielokrotnie poruszany był też temat i no nikt z nas nie może się łudzić, że Akademia nagle zacznie seryjnie produkować nam chłopaków do pierwszej drużyny. To się stanie, jeżeli minie odpowiednio dużo czasu i jeżeli odpowiednio zostanie ten czas przepracowany. Nic z niczego się nie weźmie. Oczywiście może nam się zdarzyć super talent, no bo tak się dzieje na świecie. No. Messi się urodził, gdzie się urodził. Raz na jakiś czas rodzi się w Polsce Dejna, rodzi się Boniek, rodzi się Lewandowski, no ale to już jest przypadek, to nie tak jakby nie zależy na początku to od nas. Później bym wręcz powiedział, że bardziej będzie decydował scouting i selekcja. No i oczywiście coś, dzięki czemu będziemy w stanie no taki chociażby Łukasz Skóraś, który przyszedł. Kogoś albo zatrzymać, albo ściągnąć. Masz tak, przykład Skórasia, który przyszedł do Lecha w wieku 15 lat chyba, także ja myślę, że bardzo wielu zawodników w takim wieku trafia do tych akademii. No tak, tak. I to jest normalna sprawa. Rzadko który zawodnik przechodzi cały proces szkolenia w akademii.
To też jest No i tutaj fakt. scouting właśnie, nie? Tu ten scouting sławetny się kłania, właśnie wyszukanie takich chłopców właśnie. Ja osobiście jestem zwolennikiem mocnego postawienia na scouting. Dlaczego? Dlatego, że wbrew pozorom w tym byliśmy dobrzy, w tym byliśmy dobrzy i pierwszy widzew na tym bazował. Ja bym jeszcze, wiecie, co dodał, taką jedną rzecz, i w że... najkrótszy sposób, to taka jest troszeczkę też droga na skróty, postawisz w to i to ma szansę się powieść, tak? No bo omijasz ten odpowiednio początek, selekcjonować. Kiedy dziecko ma 8, 9, 10 lat. Ja bym dodał jeszcze tak, że się wtrącę jeszcze jedną rzecz, która mi się osobiście nie podoba w klubie naszym, to jest to ciągłe puszczanie w eter, w przestrzeń publiczną, że my nie mamy, że nas nie stać i tak dalej. No ja sobie wyobrażam, że jestem piłkarzem i słyszę taki tekst na temat swojego przyszłego pracodawcy, to nie wiem, czy to mnie zachęca do przyjścia do tego klubu, tak? Ja myślę, no bo jak na razie jest na pograniczu, to zaraz może być, to znaczy tak, bo pan prezes od razu to dementuje jeszcze kwestią, że on sobie nie wyobraża, że komuś nie zapłaci, czyli obiecuje pieniądze i wywiązuje się z tego. To też tam tak do końca trzeba przyznać, że nie do końca jest tak, ale jedna rzecz. Myślę, że to była dobra strategia w momencie, kiedy awansowaliśmy do ekstraklasy. I trzeba było rzeczywiście drużynę odpowiednio wzmocnić i podciągnąć poziomem do tej ekstraklasy. I to było dobre. Natomiast jesteś w ekstraklasie, no kurczę. Nie, no mówmy się, wiesz, że w ekstraklasie te widełki są znane pewno wszystkim, tak? Od ostatniej drużyny do pierwszej. Każdy pewno wie doskonale, ile w ekstraklasie się płaci, minimalne jakie są stawki, tak? I takie opowiadanie, że nas ciągle na nic nie stać i tak dalej. No mnie osobiście to męczy już powoli w naszym klubie. Nie akceptuję absolutnie takiej retoryki i uważam, że to jest szkodliwe dla naszego klubu. Ja uważam sobie, że prezes jakiejkolwiek firmy wyszedł i powiedział, no naszą firmę jest nie stać na to czy na tamto, tak? I mówił, aby chciał coś zbudować, tak? Takie rzeczy... No wiecie, cały czas tak jakby rzecznik chyba przedsiębiorców RP w którymś momencie, takie porównanie, powiedział, że jeżeli chodzi o stawki na rozmowach, jeżeli chodzi o stawki, no to nie powinny być jawne, dlatego że to nie pozwala przedsiębiorcom się odpowiednio rozwijać, a ja twierdzę, że dużo czasu zaoszczędziliby i przedsiębiorcy, i osoby szukające pracy, jeżeli byłaby wiadoma stawka. Dlaczego? No, ci, którzy nie są zainteresowani, w ogóle by nie przyszli, nie marnowali czasu. Ci, którzy są zainteresowani, poszliby porozmawiać. I tak samo tutaj, no, to nie jest duże środowisko, zawodnicy, wbrew pozorom, zawodnicy ekstraklasowi. Oni ze sobą rozmawiają, spotykają się w jednym klubie, w drugim, mają różne przyjaźnie. Ustalenie kwot, jakich można tam oczekiwać, mówię o samych zawodnikach tak między sobą, no to myślę, że to nie jest jakaś wielka trudność, tak? A tym bardziej, że w dzisiejszym czasie, w dzisiejszych czasach wszyscy z nich mają agentów, więc oni bardzo dobrze wiedzą, z czym przychodzą do klubu negocjować, tak? Absolutnie, absolutnie zgadzam się z tym i sumy są jak najbardziej jawne w środowisku. Każdy doskonale wie, na co kogo stać i mówię, są jakieś tam widełki w ekstraklasie poniżej jakichś tam widełków, których nikt nie zejdzie niżej i dla mnie to taka retoryka, że nas na nic ciągle nie stać, no nie przemawia do mnie w ogóle, jest moim zdaniem szkodliwa, bo takie rzeczy to raczej się powinno pod dywan zamiatać i raczej na zewnątrz powinno się wychodzić z dobrym przekazem, żeby ściągnąć jakichś fajnych pracowników do siebie, niż pokazywać, że my tutaj mamy jakieś bardzo skromne, ograniczone możliwości, tak? Bardziej, panowie, kiedy nas będzie stać, jeżeli nie teraz? No tym bardziej, że cały czas, tak jak tutaj już poruszaliśmy dzisiaj, retoryka cały czas w Widzewie od lat była taka, że w niższych ligach nie da się nikogo ściągnąć, bo gramy w niższych ligach, tak? Musielibyśmy płacić jakieś horrendalne stawki, żeby
ściągnąć jakiegoś jakościowego piłkarza. I jak do tej ekstraklasy awansujemy, to już będzie kraina miodem płynąca, tak? No dlatego to tak wygląda, jak wygląda. Myślę, że i zarząd, i właściciel, i cały klub musi trochę przestawić się na warunki ekstraklasowe i na to, że niestety, niestety, ale pewnych kwestii się nie przeskoczy i płacić trzeba, jeżeli ten zespół ma się rozwijać i trener Niedźwiedź ma mieć coraz lepszych zawodników, to Widzew też musi płacić coraz więcej. No tak jest ten świat piłkarski skonstruowany, nieważne, czy to jest Polska, Albania, Chorwacja, czy Hiszpania, bądź Anglia. W każdym z tych państw lig i nawet nie tych najmocniejszych wygląda to bardzo, bardzo tym bardziej, podobnie. Że wiesz, rozmawiamy wielokrotnie o tym, że pierwsza drużyna jest kołem zamachowym całego klubu, tak? To jest ten wierzchołek piramidy, który generuje wszystko tak naprawdę, tak? Jeżeli pierwsza drużyna wygląda dobrze, jeżeli pierwsza drużyna się rozwija, budzi zainteresowanie mediów, kibiców, to wtedy i marketing idzie lepiej, i sprzedaż idzie lepiej, i sponsorzy garną się w sposób większy do klubu. No to napędza wszystko tak naprawdę. Jeżeli my jako klub popadniemy w marazm, staniemy się takim klubem, który ani nikogo nie ziębi, ani nie parzy, no to naprawdę, no to cytując klasyka, nie idźmy tą drogą. No. No trzeba sobie powiedzieć, że każdy z nas życzyłby sobie, żeby Widzew walczył o coś, żeby każdy rok był ciut lepszy, żeby każdy rok nas rozwijał piłkarsko i przede wszystkim myślę, że piłkarsko, bo tak jak mówisz, na tym bazujemy swój fanatyzm, za to kochamy Widzew, za to kochamy ten klub takim, jakim jest, no ale i ci młodsi kibice, i ci starsi, którzy pamiętają sukcesy, każdy oczekuje tego samego. My nie jesteśmy Termaliką, z całym szacunkiem, nie jesteśmy Wartą Poznań, nie jesteśmy nawet Jagiellonią, czy Krakowią, czy no jesteśmy klubem stworzonym do tego, żeby o coś walczyć. Oczywiście, żeby nie zostało to dobrane źle, natomiast no, porównywać przede wszystkim to, jaki jest postrzegany Widzew na skali tego, w skali całej Polski, no to jednak to jest jeden z największych klubów i nie ma tutaj żadnej wątpliwości, myślę. To, że my nie wygraliśmy tyle mistrzostw, jak Legia, czy Pucharów, to jest tylko pokłosie tego, że Widzew był prowadzony, jak był prowadzony, ale gdyby sobie ktoś przeanalizował, w XXI wieku oczywiście, gdyby ktoś sobie przeanalizował ilość pucharów, udziału w rozgrywkach międzynarodowych do powiedzmy roku 2000, to ten Widzew był w czołówce w kraju, tak? Ta Legia nigdy nam nie odjechała, ta Wisła nam nie odjechała, tak naprawdę byliśmy w czołówce. To ten XXI wiek załamał całą historię Widzewa piłkarską, dlatego nas wymazał, że tak powiem, na skali sukcesów z historii XXI wieku i dlatego to wygląda tak, jak wygląda. Natomiast Widzew do roku 2000 to był wiodący klub piłkarski w kraju i bez dwóch zdań byliśmy wtedy z Legią najmocniejszym zespołem i klubem prowadzonym w całej polskiej rzeczywistości tamtych lat. I jak to się zaczęło w latach 80., to nie skończyło się do 2000. To, że mieliśmy słabsze momenty, mieliśmy. Natomiast klubem byliśmy po prostu wielkim i a tylko... trzeba wiesz, jeszcze dodać, że mimo to, że ten XXI wiek był jaki był dla nas do tej pory, to zainteresowanie, jakie kumuluje ten klub, tak? Medialność no jest fenomenem, tak? No dlatego trzeba to pielęgnować, prawda? No bo Sławek, no umówmy się, gdyby Widzew na przestrzeni tych 20 lat zebrał ze 3-4 mistrzostwa, to my dzisiaj wydaje mi się, że bylibyśmy klubem dużo bardziej ustabilizowanym, natomiast przydarzyły nam się ze dwie tragedie i jest jak jest, trzeba to szanować, natomiast pokaż mi drugi klub na arenie naszego kraju, który by po takich ciężarach, po takich załamaniach piłkarskich, po takich decyzjach, po takim blamażach i w ogóle no, dramacie, no, ogólnym dramacie piłkarskim i zarządzającym, miał taką rzeszę fanatyków po tylu latach bez żadnych sukcesów, taką rzeszę takich zombie kibiców, którzy nieprzerwanie wierzą. Zainteresowania w ogóle, wiesz, zainteresowania, medialności. Wielokrotnie przecież o tym rozmawialiśmy sobie nawet prywatnie, że ja na przykład chciałbym zobaczyć nie wiem, taki klub jak Legia Warszawa
w takiej sytuacji, w jakiej Widzew był przez ostatnie długie lata, czy Lecha Poznań. Ja pamiętam lata 90. Pamiętam, jak na Lecha przychodziło 1,5 tysiąca ludzi, tak? Na Bułgarską. Lech był w permanentnym kryzysie, był straszny regres w Poznaniu i tam dosłownie wiał wiatr na trybunach i to jest tak łatwo sobie teraz mówić, że Lech jest wielki, tam Legia jest wielka i tak dalej. Natomiast ja bym chciał każdy z tych klubów zobaczyć w sytuacji Widzewa, jak te kluby by wyglądały w tylu latach na razem, Lechu, tak? Na Lechu Sławku nie tak dawno była bryndza, nie? Bo... No więc po tylu latach marazmu, w jakim my byliśmy sportowym, że tak, że nie powiem czarnej, nie wiadomo co, to, że my generujemy takie zainteresowanie, taką medialność, że ten stadion pęka w szwach, że te karnety są wyprzedawane do ostatniego od już wielu lat, to naprawdę jest tak wielka wartość. I trzeba o tym pamiętać, że ta drużyna musi się rozwijać. Ten klub, bo wszystko może minąć. Bo to wszystko może minąć. Nic nie jest dane na zawsze, tak? Nic nie jest dane na zawsze i trzeba naprawdę to mocno pielęgnować. I tak jak powtarzam po raz enty, pierwsza drużyna jest kołem zamachowym wszystkiego. Jeżeli my zapatrzymy się na Excele zielone, na tabelki i tak dalej, i to będzie tylko jednym głównym priorytetem naszego klubu, no to ja nam kariery jakieś wielkie nie wróżę, naprawdę. Znaczy, no wiesz, no pierwsza, najważniejsza sprawa, to tak, jakby sobie tak spojrzeć na to, co było w pierwszej lidze i ta merytoryka, że pieniądze, że to, że tamto. Natomiast my, na tle pierwszej ligi, też było mówione, że nas nie stać, pamiętasz? Że nie mamy na to, na takich czy na innych piłkarzy, bo ta karka jest dofinansowana, bo korona jest dofinansowana, bo to, bo tamto. Okej, ja to wszystko rozumiem i zgadzam się, natomiast my nigdy... Wychodzi na to, że my nigdy nie potrafimy być ponad coś, mimo że nikt nie ma tego, co mamy my. Nikt nie no ma tak, takich... No, czasami to wiesz, ma... czasami to mam permanentne wrażenie, że te karnety to są problemem w tym klubie, tak? No to, że tak, nikt... stadion pęka w szwach jest problemem w tym klubie, tak? I lepiej to może by było, jakby przychodziło 3000 ludzi i się sprzedało, nie wiem, 500 karnetów. I teraz ja sobie taką sytuację wyobrażam, skoro nas nie stać na wiele spraw związanych z rozwojem piłkarskim tej drużyny, będąc w ekstraklasie, to co by się wydarzyło, gdybyśmy się z niej, brzydko mówiąc, zjebali? Gdzie, co wtedy by było? Bo ja sobie tak wyobrażam, tutaj mamy w głowie budowanie ośrodka, co jest oczywiście priorytetem, ja to rozumiem, natomiast trochę zachwiana jednak ta rzeczywistość jest i jednak ta drużyna, wydaje mi się, jest troszkę zaniedbana, no ale wyobrażam sobie teraz taką sytuację, że spadamy. Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby te kwestie ośrodka nagle zostały porzucone w takiej sytuacji. Przesunięte, że tak powiem. Ja myślę, sezon, że absolutnie, że absolutnie by to zostało porzucone, bo... Bo zaraz by było, że nie ma pieniędzy, że nie jesteśmy w stanie sprostać jakby finansom, pokrycia finansowego takiego ośrodka, czy nawet zaczęcia tego ośrodka. I znowu byłaby ta sama retoryka, więc ja się tak pytam i zastanawiam, to skoro nie mamy wtedy, kiedy jesteśmy w Ekstraklasie, nie mieliśmy pieniędzy, kiedy byliśmy w pierwszej lidze, nie byliśmy w stanie teoretycznie konkurować z Koroną, z Arką i tak dalej, i tak dalej. Potem awansujemy do Ekstraklasy, nie jesteśmy w stanie konkurować z innymi zespołami zawodników, mimo tych dodatkowych tam powiedzmy 8 milionów z Ekstraklasy, które mamy zapewnione. Oczywiście są zespoły, które grają ileś tam x lat w tej Ekstraklasie i one są, że tak powiem, już w tym biegu tych pieniędzy sezon na sezon już mogą sobie planować i też ta patologia, która większość, może inaczej, nie większość, ale część zespołów opiera ten swoje funkcjonowanie finansowe na głównie na pieniążkach z Canal Plus, natomiast no skoro my funkcjonowaliśmy całkiem nieźle bez tych pieniędzy z Canal Plus, to na Boga, gdzie są kurwa te pieniądze, które mają dać nam kopa w Ekstraklasie? Ja tego nie rozumiem i nigdy tego chyba nie zrozumiem, no chyba, że ktoś mi powie, że nagle po sezonie Widzew ma 15 milionów, czy tam nie wiem, 10 odłożone na ośrodek, to wtedy powiem, dobra, przepraszam, okej, rozumiem, dlaczego tak, a nie inaczej. Natomiast jeżeli nagle widzę... No tym bardziej, że wiesz, że była taka retoryka ciągle prowadzona ze strony klubu, że jak my zrobimy ten awans do Ekstraklasy, no to znajdziemy się trochę w innej rzeczywistości już i na dużo więcej będziemy sobie mogli pozwolić. Ja przypominam sobie rozmowę z dyrektorem Wiśniarkiem po zamknięciu letniego okienka transferowego, kiedy zaczął się sezon Ekstraklasy i tam jak pytałem o to, czy to okienko już jest definitywnie zamknięte, dyrektor Wichniarek powiedział, że tak. Dopytywaliśmy wtedy, doszliśmy do wniosku, że w tej sakiewce nie wszystko zostało wydane na te letnie okienko i te środki będą przeznaczone na zimę.
że będziemy mogli sobie tam zimą ewentualnie robić jakieś fajne korekty. Później zimą, wiadomo, okazało się, że nie zrobiliśmy żadnych korekt, tak, bo transfer Cyganiksa na chwilę obecną, bo oczywiście podkreślam, na chwilę obecną, bo w piłce wszystko jest płynne i może coś się jeszcze wydarzyć, no ale na chwilę obecną, bo oceniam raczej jako parodię, a nie wzmocnienie, to trzeba powiedzieć, że tutaj permanentnie ciągle nie mamy kasy, my ciągle słyszymy o tym, że koszty rosną i tak dalej, tylko ja koszty rosną w całym kraju, oczywiście, tak jest inflacja i tak dalej, ceny rosną. Natomiast czy Widzewa organizacja meczu, czy Widzew inaczej organizował mecze w pierwszej lidze? Przecież my mamy cały czas taką samą publikę, tak? Więc... No pewnie tych meczy, gdzie wiesz, mieliśmy, że tak powiem, podwyższonego ryzyka w Ekstraklasie jest więcej, no ale to i tak mimo wszystko zakładam, że jednak te podwyżki cen karnetów pokrywają się trochę z tym, co płacimy więcej, przepraszam, na mecze podwyższonego ryzyka, których pewnie w Ekstraklasie jest więcej. Natomiast, pokaż mi drugi klub w tym kraju, w tej Ekstraklasie, który by generował dodatkowe, nie wiem, około 3 milionów złotych, lekko licząc, ze zwolnionych miejsc. Tak? Każdy kibic, który posiada karnet, dobrowolnie oddaje miejsce klubowi, żeby klub sobie jeszcze raz na tym miejscu zarobił. Przecież my znaczy to tak, no to już sobie nie raz tam liczyliśmy, no tak, że, no my na każdym meczu zwalniamy ile tam, około 4000 miejsc, tak? No umówmy się, że z tych zwolnionych miejsc pewnie jest w okolicach 2 do 3 milionów złotych, co żaden klub w Polsce nie ma. No to są pieniądze, które w mojej ocenie, oczywiście ktoś może powiedzieć, że no mówię, jeżeli się okaże, że klub wygenerował taki i taki zysk i my mamy przeznaczone ileś tam milionów na budowę ośrodka, to ja wtedy to zrozumiem. To wtedy posypię głowę popiołem, powiem panowie, okej, nie robiliśmy, nie szastaliśmy, bo chcemy włożyć od razu w ośrodek, żeby to ruszyło. Wtedy jestem w stanie to zrozumieć, ale jeżeli my zaczniemy coś robić z ośrodkiem, się okaże, że my to robimy wszystko z kredytów, czy tam z innych jakichś pokryć finansowych, już nie chcę myśleć jakich, nieważne. Natomiast nie będzie to ze środków własnych oszczędzonych na tym, że nie robimy transferów, czy nie jesteśmy w stanie pokryć kontraktów, aby wzmocnić tą drużynę, no to coś jest nie tak, no bo skoro my generujemy, że tak powiem, zyski, no bo nazwijmy to w pewien sposób zyskami, jakich, no chociażby te zwolnione miejsca, których nikt nie generuje w Polsce. Tak naprawdę chyba jesteśmy jedynym klubem, który jest w stanie zarabiać pieniądze na czymś dwa razy. I jeżeli my to robimy i mamy dodatkowe pieniążki, których wcale mieć nie musielibyśmy, bo tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie, że tak powiem, kibica wola, że my oddajemy kolejny raz, dajemy zarobić klubowi. Tak naprawdę wcale nie musiałoby to mieć miejsca. I w mojej ocenie, kiedy klub może sobie pozwolić na właśnie taki dodatkowy zastrzyk gotówki, oczywiście on jest niepomierzalny, no bo nie jesteśmy w stanie ocenić, czy na chociażby Górniku zwolnimy 3000 czy 4,5. Natomiast jakiś tam zakres jesteśmy w stanie ocenić na przestrzeni całego sezonu i skoro my no ale wiesz, teraz możemy miejsce, sobie powiedzieć tak, no bo już... No to właśnie nie dałeś mi skończyć, bo powiedziałem to, że skoro na przestrzeni całego sezonu zwalniamy jakąś tam liczbę, to powiedzmy te ramy finansowe powiedzmy opiewają między 2 a 3 milionami, tak? No to skoro mamy dodatkowo 2 miliony złotych i my też tych pieniędzy nie jesteśmy przeznaczyć w stanie na to, żeby wzmocnić tą drużynę, to ja już nie wiem, co by się musiało stać, żebyśmy my finansowo byli w stanie sprostać jakimś wzmocnieniom. Skoro nie jesteśmy w stanie sprostać dzięki karnetom, skoro nie jesteśmy w stanie sprostać dzięki właścicielowi, skoro nie jesteśmy w stanie sprostać dzięki sponsorom, których też mamy i też mamy jakieś pieniążki i to nie są jakieś małe pieniądze mimo wszystko, bo wchodząc do Ekstraklasy mamy budżet na wysokości 33 milionów, to proszę mi pokazać jakiegokolwiek Beniaminka wchodzącego do Ekstraklasy z takim budżetem. Sprzedajemy miejsca dwa razy i mamy z tego kolejne pieniądze, to ja już nie widzę alternatywy, która miałaby nam dać pieniądze, która by pozwoliła na to, że my będziemy kontraktować lepszych zawodników. No tak, więc... bo wiesz, ale każdy kibic przeciętny, który myśli samodzielnie, tak, zaczyna się zastanawiać, no możemy wątpić pewne rzeczy, możemy zadawać pytania, jesteśmy kibicami i mamy do tego święte prawo, żeby zadawać pytania. Każdy człowiek myślący zadaje pytania, a nie bierze wszystko tak, jak mu podano na tacy i nie łyka wszystkiego jak pelikan i mamy do tego prawo i ja się zastanawiam i zadaję pytania, tak?
Skoro tym jest bardziej, Sławek, że zarząd sam ze sobą wychodzi naprzeciw i mówi o tych sprawach. Oczywiście, ja zadaję sobie pytania, skoro jest tak super, skoro podpisujemy nowych sponsorów cały czas, skoro już nie mamy miejsca na tych naszych trykotach, nawet na spodenkach już mamy sponsorów, tak? Skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? Można by było zadać pytanie. I jeszcze taka jedna rzecz mi przychodzi do głowy, jak słyszałem w jakimś nieodległym czasie, że już kibice nie są największym sponsorem tego klubu, tak? A teraz prezes Róż powiedział ostatnio w robotniczym talk show, że chyba generujemy ze sponsoringu 7,5 miliona, tak? A z kibiców 11, tak? Czy coś z Róż i tak dalej. No bo to też są kibice. Loże też wynajmują, czy tam skyboxy kibice, więc jednak okazuje się, że cały czas jednak kibic Widzewa jest największym sponsorem tego klubu i basta. No, no my, krótko mówiąc, jeżeli jesteśmy w sytuacji, gdzie żaden klub, oczywiście zaraz będzie merytoryka, że wiele klubów jest zarządzanych patologicznie i dostaje dofinansowania, chociażby Śląsk Wrocław, gdzie zabierane są środki przeznaczone na ZOO i wkładane w klub, no to jest chore na pewno. Natomiast mimo wszystko my tą różnicę wyrównujemy tym, że mamy coś, czego nie mają inni. I jakby no, jeżeli się okaże, że my pieniądze zaoszczędziliśmy i zainwestujemy je w ośrodek, to ja naprawdę sypię głowę popiołem i mówię wtedy oficjalnie, że teraz wiem, gdzie te pieniążki się pojawiły i rozumiem oszczędności, rozumiem wiele spraw związanych z tym, że nie robiliśmy pochopnych ruchów. Ale jeżeli taka sytuacja nie będzie miała miejsca, jeżeli my naprawdę nie będziemy... No bo umówmy się, na przestrzeni tych wszystkich lat, które od momentu, kiedy mamy nowy stadion, no to my gorzej się chyba tego rozegrać nie dało. Przeinwestowaliśmy zespół kilkukrotnie, płaciliśmy dużo więcej niż powinniśmy za awanse. Awansowaliśmy z każdej ligi po dwa razy, przepraszam, po dwa razy, potrzebowaliśmy dwóch lat. Przejedliśmy pieniądze niewyobrażalne na tamte ligi. I nie odłożyliśmy nic praktycznie z tego. Nie praktycznie, tylko taka jest prawda. I... No jeszcze z długami weszliśmy do pierwszej ligi. Jeszcze weszliśmy z długami i trzeba sobie powiedzieć krótko, jeżeli my na Boga wchodzimy do ekstraklasy i na każdym kurwa rogu jest mówiona retoryka, że nas na coś nie stać i za każdym razem jest mówione, że wyżej będzie lepiej, no ale nie ma już wyżej. My jesteśmy w najwyższym punkcie, jakim możemy być, jeżeli chodzi o polską rzeczywistość piłkarską. Mam na myśli ligi. Nie ma. Nie, no jeszcze są europejskie puchary. No, no tak, no, które być może byśmy się nie dostali, ale nawet to nie powalczyliśmy. Wręcz można powiedzieć, dla mnie to usiedliśmy na stołku w narożniku ringu bokserskiego i rozłożyliśmy ręce i powiedzieliśmy walcie nas mordę, bo my dalej bić się nie chcemy. Po boksersku rzuciliśmy ręcznik tak naprawdę no, zimą. No, no tak, no i tak sobie po prostu myślę, że skoro my jesteśmy w takim momencie, jakim jesteśmy, no prezes jakiś czas temu na Twitterze ze mną prowadził dyskusję, że, bo powiedziałem to prezesie, w takim razie skoro jest tak dobrze, to co by było, gdyby kibiców nie było? No to nie jest sobie w stanie wyobrazić, że coś ten deseń, tak? No więc... To znaczy, to jak dramatycznie jesteśmy prowadzonym klubem, skoro bez kibiców nie bylibyśmy niczym? O tak ja zadam pytanie, skoro tyle klubów w Polsce funkcjonuje bez kibiców, takich jakich mamy my, no bo umówmy się, jesteśmy sponsorem chyba największym w tym kraju, jeżeli chodzi o kibiców. Nie ma drugiego klubu w Polsce, który by generował takie zyski dzięki kibicom, jak robi to Widzew. Więc jeżeli wiele klubów w Polsce funkcjonuje bez takiej fanatycznej i oddanej wiary, to i one funkcjonują, mimo oczywiście, wiadomo, są dotacje z miasta i tak dalej, natomiast są też takie, które tych dotacji de facto tak dużych nie mają, a funkcjonują, to co się dzieje złego w Widzewie, że my mimo wszystko bez tych kibiców byśmy byli klubem, który by po prostu umarł. No dla mnie to jest w ogóle chore, dla mnie to jest nie do pojęcia, ja tego nie rozumiem, bo kibice, to nie jest rzeczywistość nagła, że w Polsce zainteresowanie kibiców piłką nożną na stadionach i wykupywanie karnetów to jest jakaś codzienność. To jest rzeczywistość polska od wielu, wielu lat i każdy prowadzony klub doskonale sobie zdaje sprawę, że przyciągnąć kibica na trybunę jest niewyobrażalnie ciężko i to nie jest prosta sprawa i raczej te budżety są liczone nie z pełnym stadionem, tylko raczej jest tam jakiś procent w to zawierany, no bo większość jednak klubów w Polsce nie zapełnia tych stadionów nawet nie w 80%, a co dopiero o 100% mówić, przepraszam.
Także po prostu jakby nasza rzeczywistość około Widzewska jest dużo lepsza niż 95% klubów w Polsce, tak? No bo my generujemy zyski dzięki kibicom, dzięki nam, dzięki wam, dzięki mnie, dzięki innym kibicom, którzy przychodzą na stadion, jakich nie generuje żaden klub w Polsce. Żaden klub w Polsce nie jest w stanie sobie z wyprzedzeniem powiedzieć: panowie, nie, no nasi kibice w tym roku przyniosą nam 10 baniek. Nie ma takiego klubu w Polsce. Może poza Legią i Lechem, którzy są w stanie zbliżyć się do tych kwot dzięki swoim kibicom, ale to tylko dlatego, bo grają o najwyższe cele. I mają jakieś tam kwoty, pieniążki, które tworzą ich budżet dużo większy z racji nakładów sponsorskich i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o kibiców, to my jesteśmy jedynym klubem, który jest w stanie sobie powiedzieć co roku, jak w mordę strzelił, że mamy tyle i tyle pieniędzy, a być może nawet więcej. Więc skoro my jesteśmy klubem, który mimo tego nie jest w stanie operować w ekstraklasie i dzięki, bez tych kibiców nie bylibyśmy zespołem grającym w ekstraklasie, no to coś tu jest nie tak, po prostu. No wypada chyba już tak woli końcówki dzisiejszego Red Roomu powiedzieć, że pewnie czekamy na ten raport finansowy, jesteśmy ciekawi, jak to będzie wyglądało w tych tabelkach, w tych cyferkach. Czekamy też pewnie cały czas na jakieś info z klubu odnośnie finansowania przyszłego ośrodku treningowego, bo tam prezes też wspominał jakiś czas temu, że niedługo ogłoszone to zostanie. Jaki model finansowania klub wybrał, bo wiadomo, że część środka pewno będziemy chcieli sfinansować z pieniędzy z budżetu państwa, z Ministerstwa Sportu, będziemy się pewno chcieli starać o jakieś dotacje, natomiast część wkładu własnego musimy mieć swojego i pytanie jest, skąd te pieniążki weźmiemy jako klub. Tak jak mówiłeś, jeżeli się okaże, że klub że tak powiem do tej przysłowiowej skarpety sobie tam uzbierał, to super, tak, oczywiście będziemy szczęśliwi, że te pieniądze zostały w jakiś sposób zaoszczędzone i ten wkład własny na ośrodek mamy. Natomiast jeżeli się okaże, że ten wkład będziemy pozyskiwać z jakichś źródeł innych niż własne, zaoszczędzone, a pomimo to ciągle słyszymy retorykę przy nowych sponsorach, przy stadionie pękającym w szwach, przy sprzedaży karnetów, przy zwalnianych miejscach, że ciągle tych pieniędzy nie ma i ciągle jest bieda w klubie i ciągle jest taka retoryka płynąca, że no po prostu na nic nas praktycznie nie stać, to ja już rozkładam ręce i naprawdę zaczynam się mocno zastanawiać, o co tu tak naprawdę chodzi. No bo tak już kończąc te parę minut, te ostatnie 10 minut, myślę, że kończymy Red Room, tak kończąc ten temat, albo może jeszcze parę słów ty pewnie dodasz na ten temat, po moim zdaniu, to umówmy się, jakbyś prowadził biznes, jakikolwiek, bez względu, czy to jest piekarnia, myjnia samochodowa, czy duży sklep, czy nie wiem, czy no cokolwiek, tak? Biznes, który polega na sprzedaży usługi czy produktu, bez znaczenia. I osiągałbyś dla branży wyniki nieosiągalne dla innych, a mimo to cały czas byś nie miał pieniążków na rozwój tego, no to coś jest nie tak, tak? Jeżeli byś balansował na skraju opłacalności, to coś jest nie tak, no umówmy się, tak? Jeżeli ty oferowałbyś usługę i miałbyś tylu klientów, gdzie w przestrzeni lokalnej czy wojewódzkiej, czy bez znaczenia jakiej, byłbyś, że tak powiem, liderem sprzedażowym czegokolwiek, bez względu co to by było, a mimo to balansowałbyś na skraju opłacalności, no to znaczy, że kiepsko kierujesz biznesem po prostu, tak? I trzeba sobie to jasno powiedzieć. No, wiesz, ja na przykład osobiście, tak to jest, mówię, cały czas podkreślam, to jest moje subiektywne zdanie obserwacji naszego klubu od 30 lat i tej najświeższej historii, która stała fan się do ekstraklasy. Ja widzę dużo przestrzeni, w których klub mógłby jeszcze zarabiać, tak? Cały czas ten sklep pewno, który wielokibicom leży na sercu, wygląda, no według mnie haniebnie, tak? To jest po prostu pieniądze przelatują nam przez palce. Teraz słyszymy retorykę, że lekarstwem na całe zło będzie nowa lokalizacja sklepu, dużo większa, że przestrzenie magazynowe, że to, że tamto. Bardzo chciałbym w to wierzyć, natomiast no, patrząc na poprzednie lata funkcjonowania tego biznesu sklepowego, no ja nie jestem optymistą, tak? Mam nadzieję, że tak będzie, bo jestem kibicem tego klubu, kocham go z całego serca i życzę mu jak najlepiej.
Natomiast no, po owocach poznamy, jak to mówią. Dość gadania, czas wziąć się do roboty, bo ja na przykład cały czas nie widzę, nie wiem, nawet głupiej rozmiarówki na stronie internetowej naszego sklepu, tak? To są rzeczy śmieszne tak naprawdę, żenujące po prostu, tak? Pozyskaliśmy jakiegoś partnera tutaj, który nam zbudował nową stronę i tak dalej, i sklep. Miało być to wszystko obsługiwane jakoś super, a ja nie widzę tutaj jakiejś poprawy, wręcz no, wygląda to mocno słabo, umówmy się, tak samo sprzedaż piwa i tak dalej. Fajnie, mamy tą holbę czeską, pewno o smakach się nie dyskutuje, natomiast ja bym widział browar na Widzewie, który sprzedaje się hurtowo, tak, to powinno być piwo dostępne wszędzie, klub powinien na tym zarabiać pieniądze, to powinno być piwo, które kibice piją masowo, które jest dostępne. Jak kiedyś Harnasia. Jak kiedyś Harnasia na przykład, czy tam wcześniej Piasta jeszcze, za starych dobrych czasów. Mamy pewno mnóstwo tutaj w województwie łódzkim nawet browarów, które pewno z dystrybucją, z dostępnością nie miałyby problemu. Chociażby nie lubię się do tego odwoływać, ale nawet tutaj nasi sąsiedzi w Zamierzy mają kilka rodzajów tego swojego piwa i tak dalej. Ruch Chorzów, który według mnie w sklep umie naprawdę fantastycznie, ilość alkoholu wstępnych z Erką, asortyment i tak dalej, no naprawdę, no pozazdrościć. No i uważam, że tu są bardzo duże luki, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszego klubu. Pieniądze przelatują nam mocno przez palce tutaj w tych obszarach i tak samo jestem ciekawy sytuacji sponsorskiej, bo tak jak powiedział prezes, 7,5 miliona bodajże, jeżeli coś tam gadam głupoty, to mnie poprawcie. Całe stroje mamy zapełnione, full, że tak powiem, i ciągle nie ma pieniędzy, tak, w tym klubie i to jest naprawdę zastanawiające, nie? Każdy kibic, mówię, który myśli samodzielnie, a nie łyka podanej mu papki, tak, zadaje pytanie. Człowiek jest, że tak nazwę to kolokwialnie, zwierzęciem myślącym i powinien sam się zastanawiać. Jeżeli ludzie by przyjmowali wszystko, jak im się podaje na tacy, to nigdy by nie było rozwoju. Konstruktywna krytyka jest zawsze mile widziana i tak jak mówię, jeżeli stoisz w miejscu, to się tak naprawdę cofasz. Jeżeli przyjmujesz wszystko tak, jak ci podają na tacy, nie wątpisz, nie zadajesz pytań, no to wiesz, no to każdy kit można sprzedać każdemu. Wszystko. Przede wszystkim zadając pytania też temu, co tworzy coś, robisz, otwierasz drzwi, tak naprawdę, bo możesz być przekonany do pewnej idei, możesz być przekonany do pewnego projektu, ale jeżeli dużo pytań otworzy ci troszkę umysł i pokaże ci inne perspektywy, to czasami z tego wychodzą jednak lepsze pomysły niż twoja pierwsza idea, twój pierwszy pomysł. I tak nawiązując do tego sklepu, zabieramy się za drugi sklep ewentualnie. Ja oczywiście się cieszę, ja w ogóle wyobrażam sobie, że mamy kilka punktów sprzedażowych i jeden taki flagowy, konkretny, niekoniecznie na stadionie. Zawsze moje marzenie to był taki sklep naprawdę z pompą na Piotrkowskiej, natomiast wiadomo, w łódzkich realiach to nie wiem, czy by się udało. Natomiast jeżeli my nie jesteśmy w stanie poprowadzić porządnie sklepu, to trochę tak jakbyś nie był w stanie doprowadzić do funkcjonowania i robienia zysków ze sklepu spożywczego na rogu Niciarnianej, a chciałbyś się brać za supermarket w postaci, nie wiem, no chociażby Auchan czy czegoś tego typu. No jeżeli nie jesteś w stanie wyciągnąć zysków z małego sklepiku, to skąd chcesz brać pomysły i przede wszystkim zyski na funkcjonowanie wielkiego marketu? No i to tak trochę się przekłada na drugi sklep, pewnie byśmy mieli jakieś zyski, natomiast my nie jesteśmy w stanie sklepu ogarnąć od wielu, wielu lat. Zmieniamy tych kierowników i tak dalej, i wystrój, ale tak naprawdę spóźnione oferty, pojawiające się chociażby oferty świąteczne w połowie świąt, no, czy nawet tydzień przed świętami, no umówmy się, no nie prowadzimy sklepu dobrze, tak jak powiedziałeś, to tak myślę, że delikatnie mówiąc. Generalnie sobie myślę, że nie wiem, wyobrażam sobie świętej pamięci naszego wielkiego prezesa Sobolewskiego, gdyby prezes Sobolewski usiadł i mówił tylko, że nie ma pieniędzy, i że się nie da zrobić, bo nie wiem, bo sklep za mały, bo to, bo tamto.
No, tylko wizjonerzy potrafią pchnąć jakąś wizję do przodu i uważam, że generalnie my jako klub naprawdę dużo nam pieniędzy przelatuje przez palce. Mamy w tej chwili no, tak gigantyczne zainteresowanie naszym klubem, że nie wykorzystujemy tego niestety w pełni. Miejmy nadzieję, że coś się w najbliższym czasie ruszy. I tak może na koniec powiem tylko tyle, że my tak naprawdę wszyscy kochamy ten klub i każdy z nas chciałby dla niego jak najlepiej. To jest takie nasze ukochane dziecko, pewno nas wszystkich. I nie wyobrażam sobie, żeby ktoś życzył źle, czy kopał pod kimś dołki. Wszystko to, co mówimy, to wszystko mówimy z wielką troską i miłością o ten klub. Chcielibyśmy widzieć wszyscy wielki i na tym nam naprawdę wszystkim zależy. I to nie chodzi o to, że ktoś nie lubi osoby X czy osoby Y, bo dla mnie Widzew jest ponad wszystkimi. Ja nigdy nie gloryfikowałem piłkarzy ponad tym klubem, nigdy nie gloryfikowałem działaczy ponad tym klubem. Dla mnie Widzew jest wartością nadrzędną i zawsze do tego klubu będzie ponad wszystkim. A ja jeszcze chciałem przypomnieć słowa, a nie, tweet, to był tweet właściciela Rakowa, to Świerczewski napisał, że jeżeli Widzew ogarnie to marketingowo, no to będzie potwór, no więc musimy mieć nadzieję, że może się w końcu kiedyś uda. Znaczy, ja tylko powiem, że mnie zawsze bawiło i śmieszy mnie to, jak tutaj kibice między sobą zarzucają innemu kibicowi, że ktoś chce źle dla Widzewa, to jest w ogóle kurwa nonsensem takim, że większych debilizmów nigdy w życiu nie czytałem. Możemy się nie lubić prywatnie, natomiast zarzucać drugiemu kibicowi, który interesuje się od rana do wieczora tym klubem, że ktoś chce źle dla klubu, to jest po prostu największy debilizm, jaki można przeczytać na Twitterze, bez względu kto go napisze. Nie wyobrażam sobie, żeby Sławek, Łukasz, czy nie wiem, no, jakikolwiek kibic, bez względu na politykę, jaką uprawia, bez względu na to, kogo lubi, kogo nie lubi, nie wyobrażam sobie kibica, który chciałby źle dla Widzewa finalnie. Każdy kibic chce dobrze, jestem przekonany o tym, tylko każdy na swój sposób. Jeden woli pójść w transfery, drugi w akademię, trzeci woli w ogóle żydzić na wszystkim i pójść w low cost drużynę, ale finalnie każdy chce dobrze, no umówmy się, tak? I to, że każdy chce inaczej, no to jest normalna rzecz. Ja mogę robić rybki, Sławek może lubić piwki. No tak to wygląda, tak świat jest skonstruowany, bez względu czy to jest piłka market, czy akademia piłkarska. Po prostu tak to wygląda i każdy kibic Widzewa czy innego klubu piłkarskiego zawsze dla swojego klubu chce jak najlepiej. I to jest taki mały apel do tutaj lokalnej społeczności twitterowej widzewskiej, która mocno gęsto tutaj niejednego ciśnie. Z innym, odmiennym zdaniem myślę, że finalnie to my, kibice, tworzymy ten klub, to my zasługujemy na największe oklaski. Nie zarząd, nie sztab, tylko my, kibice, to my z tego klubu robimy to, że jest jednym z największych, a dla nas pewnie największym klubem w Polsce. Widzewski charakter, widzę, że się pojawiłeś. To tak na zakończenie, jeżeli chcesz coś dodać, to zapraszam. No ja to za dużo z wami nie pogadam. Dobry wieczór w ogóle wszystkim, bo już idę spać. Oglądam Liverpool z Fulham, 80 minuta, 1-0. No i co, no fajnie, że robicie właśnie te Red Roomy i w ogóle podcasty, to wszystko. Ja dzisiaj tam wyraziłem swoją opinię w Radiu Widzew, także jak będziecie chcieli, to sobie możecie odsłuchać. No i tyle, nie? Ja, klub jest zarządzany, tak jak Zizu mówi, no to bardzo dużo, o dużo dzisiaj fajnych rzeczy powiedział właśnie Zizu, że mu się też nie zgadzają pewne rzeczy w klubie, w zarządzie, w pieniądzach, w tym wszystkim. I to jest takie dobre, że zwracamy na to uwagę i troszeczkę nie dajemy się gdyby walić w łeb. No właśnie. I tak to wygląda ten nasz Widzew na razie, nie? Miejmy nadzieję, że nasi potwierdzą utrzymanie w Legnicy i tam wygramy z ostatnią drużyną w tabeli. Byłem teraz na wyjeździe w Lubinie, fajny wyjazd, drugi mój w życiu.
Także bardzo fajne przeżycia, natomiast no, nic za dużo nie widziałem na boisku, co się działo, no bo to takie umiejscowienie właśnie tam na wyjeździe w klatce. No i tyle wam powiem, panowie i panie, że więcej nic nie ma co do powiedzenia. No. Jak chcecie, to możecie się odezwać i coś od siebie dodać. Dobra. Życzymy ci, żebyś te wyjazdy robił uchwałę Kizela jeszcze więcej. Nie wiem, czy to jest mój klimat, bo to jest klimat Trybuny D, trybuny właśnie zegara, gdzie zaczynałem właśnie na Widzewie od zegara, później na C, później na B, a teraz jestem tutaj, że po drugiej stronie, gdzie ja oglądam mecze, ale cenię sobie właśnie doping, tylko żeby doping tak naprawdę pomagał drużynie. A na tym wyjeździe za bardzo tego nie zauważyłem, mimo iż było głośno i fajnie to wszystko wyglądało. Natomiast dużo jest na minus, jeśli chodzi o doping na Widzewie. I wolę angielski doping, powiem wam szczerze, gdzie stadion reaguje na wydarzenia boiskowe i wspiera drużynę. Buczy, mruczy, gwizdże, świszcze, nie wiem, cokolwiek, ale i później jakaś przyśpiewka w jakimś czasie. Ale jak już tylko są przyśpiewki przez 95% czasu tego całego dopingu, to nie ma wsparcia. To ja bym wolał poziom w Premier League, ale doping taki, jak jest w Polsce. Dobra, dziękujemy ci. Ale, no poziom w Premier League, ale wiesz, musisz, Patryk, musisz mieć tych kibiców, którzy też oglądają i gwizdzą. Dzięki Patryk, dzięki Jordi, fajnie Bartek, nie? Że coś tam z trybun, że to się dzieje i ich to niesie. A nie, że tylko przyśpiewkę sobie wrzucimy, kogoś powrzucamy. Ja teraz powiem szczerze, że się mogę narazić ludziom może w tym momencie. Natomiast nie podoba mi się, jak my wychodzimy do Zagłębia, przyjeżdżamy i wchodzi pierwsza grupa na stadion. Szybko nas przyjęli, w ogóle bardzo fajny wyjazd to był. 20 minut po meczu mogliśmy wyjść. I powiem wam tak, wchodzimy na stadion Zagłębia i pierwsze co, nasza świta zaczęła jebać Zagłębie. Obrażać Zagłębie Lubin. No taki mam klimat. Dla mnie wiocha, wioska kurde zagrała. W tym momencie to nieładnie. Tak wejść do kogoś do chaty od razu mu tak nam ubliżać. Mimo wszystko. Ale no, wiesz, oni wiem. Do nas i robią to samo. No, to jest ale my musimy robić też tak jak oni, albo jeszcze głupsi musimy być. To my musimy też być tacy. A generalnie okej, bardzo fajnie. Później też Zagłębie w ogóle nas nie przezywali. Raz tam coś tam krzyknęli, to nasi od razu 5 razy odpowiedzieliśmy im taką wulgaryzmem totalnym, że mi to uszy kurwa zwiędły, bo ja nie chodzę na takie klimaty. I powiem wam szczerze, że mnie śmieszy taka napinka. Śmieszy mnie taka napinka. Kibiców Widzewa jest mnóstwo i wiesz, jeden lub no, Zizu, ale... A później ze srani wracamy, żeby Śląsk się na nas nie ustawił, że są jakieś akcje, że Śląsk na nas stoi. I wiesz, ja to i tak szczękę zawsze przy sobie noszę, w razie czego, bo zęby są drogie. No. Dobra, no, słuchaj mnie. Dobra, wiecie co jest. Tak wam przedstawiłem, panowie, jaką sytuację, nawet tą kibicowską teraz w tym momencie. Musimy trochę jaj pokazać we wszystkim. A doping musi jeszcze pomagać drużynie przede wszystkim, a nie, że my jesteśmy głośni na Zagłębiu Lubin, gdzie jest stadion pusty praktycznie i tam pokrzyczeliśmy sobie fajnie, bo echo leciało z tych trybun. Natomiast no, sami wiecie. A jeśli chodzi o Widzew Łódź, to... Damy sobie radę. Dobra, dziękuję. Dzięki serdecznie. Cześć. Spartem dla was. Jak tutaj słyszeliście, widzę Red Room bawiąc uczy, ucząc bawi, słyszeliście też, że niektórzy szczęki noszą i tak dalej. W każdym razie, słuchajcie, myślę, że prawie 3 godziny Red Roomu na różne tematy i pozytywnie, i negatywnie
musi być sól, musi być cukier, kiedy na to jest okazja. Dzisiaj było więcej soli, więcej pieprzu, no bo sytuacja taka, jaka jest. Nie będziemy cukrować. Ale kiedy to tylko chciałem powiedzieć jeszcze, że to tylko pokazuje, że Widzew Red Room to jest platforma dla wszystkich kibiców Widzewa. Każdy może powiedzieć to, co mu tam w duszy gra i na wątrobie przysłowiowej leży. I tutaj każdy może wypowiedzieć swoje zdanie. Dzisiaj tutaj na koniec mieliśmy akcent kibicowsko-szczękowy, także wszystko tak, jest możliwe. Oczywiście was zachęcamy do tego, żeby udostępniać audycję, niech posłuchają tego też inni. Nie zapomnijcie polubić naszego profilu. Przy okazji zawsze na tych audycjach będzie nas więcej. Mam nadzieję, że ten Twitter widzewski pójdzie w dobrą stronę i z roku na rok, czy tam z miesiąca na miesiąc będzie nas więcej, bo chyba klub mamy duży, kibiców mamy bardzo dużo, więc wypadałoby, żebyśmy tutaj pokazali się mocno i głośno, i żeby to rosło, jeżeli chodzi o naszą społeczność. Także Widzew Red Room 43, cały Widzew w ogniu krytyki. Dzisiaj no niestety były jakieś plusy, ale jednak więcej minusów. Kończymy, 22 minut 45. Dziękuję wam, dziękuję Sławek, dziękuję wszystkim, którzy zabrali głos. Liczę na to, że następnym razem pojawi się jakiś gość i jednocześnie wy, kibice i nasi słuchacze, będziecie udzielać się ciut więcej takich głosów, którzy mają ochotę pogadać trochę o tym, co się dzieje, bo to przede wszystkim jest kwestia tego, żeby sobie powymieniać opinie i to, co myślimy. Wtedy zawsze można dojść do jakichś różnych wniosków. Każdy z nas chce dobrze dla Widzewa, także dobrego wieczoru, dobrej nocy. Trzymajcie się wszyscy z fartem, łyski Widzew potęgą jest. Dobrej nocy.